Okay. No i tyle. Już leci, czy? Teraz leci. Co, spauzuj? Nie włączyłem nagrywania. No trudno, to początek już, już się zmarnował. Trudno. Więc filozofa wychowania. Człowiek, który czytał nam materiały, mieliśmy obowiązkową obecność na tym, bo to było właśnie na programie studiów doktoranckich, gdzie musieliśmy wysłuchać tego. I człowiek stał i przez 2 godziny czytał prozą wzruszonym sercem jak Mickiewicza, ale dosyć trudno dzisiaj się przebić do współczesnego słuchacza, więc próbowałem to ubrać w troszeczkę ciekawszą postać. Będę się tutaj posługiwał też, właśnie to jest wiedza z zajęć na doktoracie, a u mnie w mojej sieci neuronowej, o której wam mówiłem, w głowie połączę treści z historią, z warsztatem historyka. Profesor Gliński powiedział nam coś takiego, że kulturę dzielimy na takie, powiedziałbym, 2 cegiełki. Kulturę jako naród i w ogóle język i wszystkie jego cechy traktujemy banalnie, będziecie się śmiać, na podstawę i na nadbudowę. Nadbudowę. I teraz co będzie się znajdować w podstawie? W podstawie te badania zostały wykonywane w czasie rozbiorów Polski, po rozbiorach Polski, kiedy, tak jak wam powiedziałem, ergonomia powstała, miała praktyczne zastosowania, kiedy fabryki zapałek powodowały zwiększoną śmiertelność pracowników, trzeba było zmienić fosfor. Tak samo ludzie już od dawien dawna zastanawiali się nad tym, jak manipulować drugim człowiekiem, żeby robił to, co chcemy, więc nie jest to nic nowego. W kwestii podstawy, i tutaj będę posiłkował się właśnie przedmiotem profesora Maciejczaka i profesora Glińskiego, który powiedział coś takiego. Wymyśl, komunizm nie jest nowy. Gdybym miał odpowiednią ilość czasu, to powiedziałbym wam, że państwo Platona, czyli 5 wiek przed naszą erą, zakładało idealne państwo i założenia komunizmu, które rozwinął Marx, bazowały właśnie na Platonie. Więc dzisiaj przede wszystkim takim celem, który chcę wam pokazać, skalę. Będziemy próbować cały czas pokazywać, że wiele rzeczy, którym my żyjemy, rzeczy, które są dla nas wartościowe, nie zostały dzisiaj wymyślone. Nasze problemy, które nas dotykają, dotykały ludzi 2000, 3000, 4000, 10 lat temu. W podstawie będzie się główna cecha, którą ja będę uderzał, to będzie własność osobista. Komuniści, Marx, założyli, że problemem właśnie człowieka współczesnego jest własność osobista. Czyli jeśli odbierzemy własność osobistą i wszystko będzie wspólne, to w takiej sytuacji nie będzie wojen, będzie pokój, będzie wszystko idealne. Jak doskonale wiecie, w praktyce tak to nie wyglądało. Komunizm wygląda jak wyglądał. Dzisiaj możemy popatrzeć na sytuację z Rosją, Związku Radzieckiego, więc jeśli o to chodzi, to nie wyszło, tak? Mówię, pytania będziemy musieli troszeczkę przerwać. Aha. Marx nie był komunistą. Marx potem, jak zobaczył, co zrobił Lenin, to od razu się wycofał. Tak, ja mówię jego założenia, w sensie jego wiedza, która nakierowała, na której wzorował się Lenin. Z tym się chyba pan zgodzi. Więc jeśli chodzi o te założenia, to jest powiedziane, że mamy własność osobistą. Komuści założyli zatem, że jeśli usuniemy własność osobistą, to zniknie problem. Co jest w nadbudowie? W nadbudowie będziemy mieli język, w nadbudowie będziemy mieli zwyczaje, w nadbudowie będziemy mieli rodzinę, wszystkie cechy, które kształtują nasz naród. Język i wszystko. I teraz było powiedziane, że żeby zmienić nadbudowę i żeby można było sterować człowiekiem, to żeby zmienić nadbudowę, trzeba zmienić podstawę. Żeby podstawa się rozsypała, to rozsypmy własność osobistą. W ten sposób będziemy mogli kontrolować społeczeństwo. Socjalizm, właśnie w tym kontekście komunizm, uderzał w własność osobistą. Powtarzam, to się nie udało. Socjalizm upadł. Ludzie, którzy zajmują się fachowo tym, żeby manipulować społeczeństwem, się nie nudzą, ciężko pracują, tak zwana szara eminencja świata. I teraz jak to wygląda współcześnie? Mamy Unię Europejską, znajdują się kwejki, znajdują się demotywatory, które wskazują na to, że są cechy wspólne. Jak mają cechy wspólne do tego, jeśli jedno jest czerwone, drugie jest niebieskie? I właśnie dzisiaj chciałbym troszeczkę, tylko proszę, bo będę musiał używać mikrofonu, ja mówię troszeczkę głośniej, więc proszę nie rozmawiajcie, bo wykład nie jest obowiązkowy, więc jeśli kogoś nie interesuje, to proszę mi nie przeszkadzać. Więc założenie było takie, że to się nie udało. No ale jeśli chcemy celować i dalej kształtować społeczeństwo, manipulować, to co zróbmy, żeby zmienić
zmienić naród, jak sterować społeczeństwem. No więc współcześni psychologowie, psycholodzy, nie wiem, która forma poprawna w tej chwili, założyli, że żeby zmienić podstawę, to najpierw trzeba zmienić nadbudowę i w ten sposób przesiąkniemy do podstawy. Czyli predefiniujemy język, predefiniujemy zwyczaje, zmienimy prawo. Jak to wygląda w praktyce? Tych rzeczy, które będę tutaj starał się przekazać, jest dosyć dużo. Jeśli zwrócić uwagę na znaczenie, etymologię słowa seksualność i wszystko, co jest płciowe, to zwróćcie uwagę, że dzisiaj staramy się wszystko zrobić uniseksem. Że wszystko jest uniwersalne, spodnie są uniwersalne, ubiór jest uniwersalny, muzyka i wiele różnych rzeczy staramy się odseksualizować. Wyraz seksualizacja i w ogóle wszystko, co jest z tym związane, jest mocno przedrażnione i chciałbym dzisiaj troszkę wskazać zdrowy kierunek, w którym będziemy celować. Czy ja chodzę seksualnie? Tak, chodzę seksualnie, bo jestem mężczyzną, w związku z tym jestem płciowy. W języku angielskim seks znaczy płeć. Czy kobieta będzie chodzić inaczej niż ja? Będzie chodzić inaczej niż ja, będzie ruszać bardziej biodrami. Ja nie będę ruszać tak biodrami, w związku z tym, czy samo chodzenie jest seksualne, czy to nie wskazuje na moją tożsamość płciową? Tak, wskazuje na moją tożsamość płciową. Czy jak będę myślał, czy jak będę pisał, czy jak będę działał, czy to będzie zatem obciążone płciowością? Oczywiście, że będzie obciążone płciowością. Będę rzucał takimi hasłami, ale wróćmy teraz na predefiniowanie języka. Więc jednym etapem, żeby zniszczyć to, co jest i żeby mieć jeszcze większą możliwość indoktrynacji, będziemy zmieniać język. Jeśli zmienimy prawo i język, to będziemy mogli dokopać się do podstawy. Czy to się dzieje już dzisiaj? Oczywiście. Będziemy dzisiaj mówić o czymś takim jak odpowiedzialność za własne życie, odciążanie odpowiedzialności, to w dalszej części. Ale na tym etapie chciałbym się skupić na tym, że jeśli rozmawiam z przyjacielem, przyjaciółką i zadaję pytanie, masz kogoś? Jak, czy zauważacie różnicę, że łatwiej jest powiedzieć, że jestem singlem, czy powiedzieć, że jestem sam? Może niektórzy tego nie czują, ale zwróćcie uwagę, że singiel ma szersze znaczenie i bardziej pozytywne, a sam ma negatywne. To znaczy, sam oznacza, że jestem ciamajdą, nie umiem sobie nikogo znaleźć, coś jest nie tak. Przyznaję się do tego, że nie pasuje w cudzym słowie do społeczeństwa. A singiel to jest pewnego rodzaju postawa, styl życia, który dzisiaj się promuje. To znaczy, dobrze jest to pokazane w filmie Był sobie chłopiec z filmem Hugh Grant. Jeśli ktoś widział, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że tak jak powiedziałem, każdy wyraz, który używamy, ma obciążenie etymologiczne. Przykładem może być właśnie, niech będzie philos milos, filozofia, miłujący miłość. Znając już znaczenie tego wyrazu, albo estetyka, estetę, zmysłowość, odbicie lustrzane tego, co odczuwamy, estetyka i powiedzenie, że czegoś estetyczne, coś jest estetyczne, będzie zupełnie co innego znaczyło dla człowieka, który ma tą wiedzę, od tego człowieka, który tej wiedzy nie ma. Więc to jest tylko jeden wyraz. Mam ograniczone 2 godziny, więc nie będę mógł więcej o tym mówić. Jest wiele wyrazów. Zamieniamy definicję małżeństwa, gdzie to jest związek prawomocny według konstytucji mężczyzny z kobietą i zaczynamy wypierać ten wyraz po to, żeby go zastąpić związkiem partnerskim. Dlaczego? Dlatego, że związek partnerski nie ma żadnej etymologii, nie ma w tym hierarchii, nie ma w tym wartości. I teraz ważną rzeczą jest to promowanie, czyli wolność jako cel absolutny. Wtórnie na początku przedstawiam jakąś tezę, a potem będę ją starał się udowodnić lub obalić. Współcześnie postrzega się wartość jako najwyższą, wolność jako najwyższą wartość. Nie dzisiaj to zostało wymyślone, jeśli czytaliście Wiktora Hugo, Nędzników, czy interesujecie się rewolucją francuską, to nie pierwszy raz się zdarzyło, żeby człowiek zachwycał się wolnością i bardzo dobrze. Ale wolność nie jest wartością absolutną. A dzisiaj wolność zaczyna być wartością absolutną. Decydowanie o tym, czy kogoś można zabić lub nie, decydowanie się w kwestii aborcji, którą może spróbuję pobieżnie poruszyć, decydowanie w tym, czy coś zostawiam, czym się zajmuję, czy nie, czy biorę odpowiedzialność, gdzie wolność stoi na pierwszym miejscu. Znów odwołuję się do filmu Był sobie chłopiec, który dosyć dobrze to obrazuje. Konsumpcjonizm. Co to jest konsumpcjonizm? Mieliśmy komunizm, mamy kapitalizm. Kapitalizm w zdrowym tego słowa znaczeniu nie jest zły, bo to jest
wolnorynkowość, ale konsumpcjonizm to jest szczególny przypadek kapitalizmu. I teraz znowu, jesteśmy konsumentami, chodzimy do marketu, promocja dla konsumenta. No troszkę inaczej to zaczyna znaczyć, właśnie boli mnie to, bo to powinno być czerwone, może pomacham, to będzie inny kolor, o. Zwróćcie uwagę, że tu czerwony ma większe znaczenie. Czytając to, kiedy ja byłem na tym wykładzie, kiedy pokazywano te treści, to ja czułem się, jakbym dostał obuchem. Jestem konsumentem, wydawało mi się, że to jest wyraz o neutralnym znaczeniu, a okazuje się, że chodzi o pożeranie, wykorzystywanie, wyniszczanie, zużywanie, marnowanie. Im więcej siedzę w etymologii, im więcej siedzę w synonimach, im więcej czytam wyrazów, które mają różne pochodzenie, okazuje się, że wychodzą takie rzeczy. Ludzie, którzy zajmują się kreowaniem naszego świata, doskonale sobie z tego zdają sprawę. Rzucę teraz znów dwa hasła, potem znów się do nich zwrócę. Były premier Tusk jest z wykształcenia historykiem i prezydent Komorowski jest historykiem. To nie jest przypadek. Na razie rzucam takie hasło, potem będę to tłumaczył. Więc dobrze, żyję w świecie wyniszczania, żyję w świecie pożerania, żyję w świecie egoizmu. Jeśli będziemy teraz coraz bardziej konfrontować się wobec tego, co się wokół nas dzieje, to zwróćcie uwagę, że naprawdę tak jest. Tu jest kilka ważnych treści wyciągniętych, więc ja jeszcze przeczytam. Postawa polegająca na nieusprawiedliwionym rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekonomicznymi, społecznymi czy indywidualnymi, zdobywaniem dóbr materialnych i usług lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia lub najważniejsza względem nie jedyna wartość. I teraz zaczynamy wchodzić w konsumpcjonizm. To znaczy, zaczynamy wchodzić w... I co, znów straciliśmy czerwony? A nie, tu jeszcze czerwonego nie ma. Więc zwróćcie uwagę, że znów zaczynamy używać wyrazy z języka angielskiego. Będziemy mówić o globalizacji. Będziemy mówić o tym, jak globalizacja niszczy naród i jak podlega temu wykresowi, który właśnie zmazałem. Więc tutaj chciałbym wskazać na to, że zaczynają się pojawiać takie wyrazy jak headhunter. Zaczynają powstawać PR-owskie firmy, zaczynają powstawać firmy headhunterowskie. A co znaczy headhunter? To znaczy łowca głów. A co znaczy łowca głów? Łowca głów to był zawadiaka, który przynosił głowę na tacy za określoną ilość pieniędzy. To nie chodzi o to, żeby wszystkim demonizować. Próbuję wam wskazać odrobinę dystansu, żebyście zwrócili uwagę, jakimi słowami operujemy. Jak to wygląda współcześnie. Powstanie społeczeństwa konsumpcyjnego zmienia moralność jednostek wraz ze zmianami rzeczywistości społecznej, zanikają środki, które dotąd wspierały proces kształtowania samowiedzy i jej autonomię działania. Kultura uległa komercjalizacji. Prace socjologów wskazują, że następstwem eliminacji wartości etycznych z życia jednostki jest coraz dalej sięgający proces rozpadu jej tożsamości, co sprzyja postawom konsumpcyjnym. Jednostka traktowana jako konsument sama staje się towarem. Jeśli mamy zatem firmę headhunterską, to człowiek, który się tym zajmuje, robiąc to w dobrej intencji, sprzedaje człowieka jako towar. To jest fakt. Więc czy ja się zastanawiam nad tym, czy mu jest tam dobrze? Nie, to jest moja praca, to jest biznes i z biznes. I teraz jak to wygląda? Czy istnieje taka szara eminencja, zażartowałbym sobie powiedział putinowska, która knuje i spisuje co, jak teraz świat ma wyglądać? Czy będziemy się skupiać na tym, czy to jest jakaś skomplikowana jednostka, która naprawdę siedzi i pisze scenariusz świata? Można powiedzieć, że tak, ale nie musimy tego udowadniać, żeby wskazać na to, że to są niezależne firmy, które idą w jednym kierunku, bo mają wspólny cel. One nawet nie muszą się ze sobą za bardzo komunikować. Rzeczy, które tutaj mamy, to jest właśnie to, co powiedziałem. Wolny rynek, gdzie zysk pieniądza jest na najwyższym stopniu, będzie powodował postawy konsumpcyjne, zanik wartości moralnych, autorefleksji, odpowiedzialności, będzie sprzyjał tym wszystkim rzeczom. Czym chciałbym to poprzeć? Chciałbym to poprzeć, że rynek kształtuje wykształcenie pracownika. To uderzyło mnie najbardziej, jako że jestem z wykształcenia informatykiem i to najbardziej zabolało mnie dlatego, że to się nazywa fachowo technokracja. A technokracja to oznacza techno, nauka, technika, kracja jako władza. Czyli moment, bardzo ważnym fragmentem jest przysięga, którą składaliście. Już nie macie indeksów z tego, co mi wiadomo, ale musieliście przyjść, podpisać się w dziekanacie, co pewnie zajęło 3 milisekundy, czy odebranie paczki na poczcie. Chciałbym wrócić do tego miejsca. Części z wam próbowałem na to zwrócić uwagę.
Tam jest taki, abstrahując już Boga, ojczyznę, tam jest powiedziane dociekanie prawdy. Dociekanie prawdy oznacza, że to nie musi być rentowne. Dociekanie prawdy jest nad finansową sytuacją. To, jak bardzo mamy ułożony, a ja tym doskonale wiem jako pracownik naukowy, że ilość artykułów jest przeliczana na punkty, a punkty przeliczane na pieniądze. Jak nie mam odpowiednich punktów, to nie będę tego wygłaszał, to mnie tutaj nie będzie. Więc czy tutaj w państwie polskim, czy w Unii Europejskiej, czy w Europie Zachodniej panuje technokracja? Tak. Panuje technokracja, dlatego że nauka jest sprywatyzowana. Sprywatyzowana nie w kontekście, że musicie płacić, bo płacimy je pośrednio przez podatki, ale w takim znaczeniu, że to pieniądze wyznaczają kształt nauki, w jakim ona kierunku biegnie. No i znów teraz można byłoby zadać pytanie, czy to się już gdzieś kiedykolwiek pojawiło? Otóż się pojawiło. Pojawiło się w starożytnych Chinach. W starożytnych Chinach, jeśli Państwo wiedzą lub nie, powstał proch, powstał papier, powstało wiele genialnych wynalazków, które ułatwiały życie, ale nie powstał humanizm. A czym jest humanizm? Co znaczy humanos? Humanos znaczy ludzki. I to też jest rzecz, być może ja jestem zbyt na to uczulony, ale chciałbym wskazać tutaj Państwu uwagę, że jeśli dzielimy się na ścisłowców, bo jesteśmy na uczelni technicznej i chełpimy się tym, że potrafimy rozwiązać całkę, a humanista tego nie potrafi zrobić i rozwiązanie dla niego równania z dwoma niewiadomi jest trudnością, bo on uciekał od matury, to chełpimy się tym, że potrafimy to zrobić. Z drugiej strony, jeśli zaczyna mówić bardziej elokwentnym, wyszukanym językiem, używając wyrazu kolokwialny, erudycja i inne, to zaczynamy pogardzać takim człowiekiem. Ja mówię o pewnych stereotypach, ale znów próbuję tylko nakreślić pewien kształt. To znaczy podział człowieka na humanistę i na ścisłowca, co by miało znaczyć? Ścisłowiec to jest rzemieślnik, Chińczyk, technokracja, którym zajmuje się dokładnie tą dziedziną. Jesteś świetnym grafikiem, świetnym programistą, świetnym bazodanowcem. Nie interesuje cię literatura piękna, nie interesuje cię teatr, obejdziesz sobie film, ściągniesz sobie go w domu. Nic mnie nie interesuje, jak koń z klapkami, na własne pragnienie. I będziemy znów porobić sprzężenie zwrotne, czy to jest nasze własne pragnienie, bo takie moje było, jak rozpoczynałem studia. Nie interesowało mnie nic, chciałem być genialnym specjalistą w swojej dziedzinie. No i co by zatem znaczyło człowiek ścisły? Jeśli stawiamy go przeciwko wobec człowieka humanisty, to jest człowiek odczłowieczony. To jest człowiek, który nie ma autorefleksji, człowiek, który nie zastanawia się nad własnym życiem, nie zastanawia się nad kierunkiem, w jakim jego życie biegnie, co robi i tak dalej. Więc chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że czytanie, o czym dzisiaj będziemy mówić, o literaturze, literatura, która poszerza horyzonta, jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju człowieka. Drugim elementem będzie autorefleksja. Więc konfrontacja. Dlaczego Chiny jeszcze? Wróćmy do tego. W Chinach z powodu filozofii i wartości, którym tam się żyło, życie ludzkie nie miało najmniejszego znaczenia. Mówi się o tym, że niewyobrażalne ilości ludzi zginęły przy samej budowie muru chińskiego, jeśli dobrze mówię. Jeśli chodzi o Ateny, gdzie narodził się humanizm? Gdzie narodziła się filozofia? Filos Milos. Narodziła się w Grecji. Dlaczego? Była tam demokracja. Demos Kratos, władza ludu. Więc będziemy do tego wracać. Wskazuję wam, że jak mają Chińczycy dzisiaj konsekwencją technokracji, a jak wygląda rozwój człowieka? Nie mówię tutaj o kryzysie finansowym Grecji, bo to jest inna sprawa, ale wskazuje na to, kto jest bardziej ludzki, jak bardzo możesz przeżywać swoje życie i mieć świadomość tego, co robisz. Samorealizacja i pogląd na świat. Jeśli mamy społeczeństwo, które jest męczone publiczną telewizją, radiem, internetem, informacjami, które są tłuczone do nas, jesteśmy tym cały czas męczeni, to w pewnym momencie przyjmujemy to jako własne. To się nazywa indoktrynacja. Czy to jest incepcja, czy to jest film? Nie. To jest rzeczywistość. Czy to jest Mass Effect? Nie. To jest rzeczywistość. Więc to jest naprawdę istotne. Tutaj mamy znamienitych gości z tyłu i zaczynam się stresować, ale będę starał się trzymać fason. Więc i teraz poparcie technokracji, humanizmu, komercjalizacji i jeśli wszystko jest komercyjne. Znów, malarstwo i muzyka. To jest też bardzo ciekawy mechanizm. W teorii piękna Platona wyróżnialiśmy trzy idee piękna. I piękno jako piękno, estetyka,
I był jeszcze jeden, który mi teraz uciekł. Więc chodzi o to, że estetyka zawierała się wewnątrz dobra. To znaczy piękna kobieta, przystojny mężczyzna, gentleman. Gdybyśmy mieli znów rozbić gentleman, łagodny mężczyzna. Łagodny nie oznacza, że to jest człowiek, który nie potrafi się obronić, tylko ma obycie. Czyli człowiek, którego traktujemy, szanujemy, który wzbudza u nas szacunek, będzie spełniał te warunki. Nie będzie liczyła się tylko jego aparycja czy uroda kobieca, a będzie całe odczucie, czyli estetę, które znajduje się wewnątrz. Nasze odbicie wobec fenotypu tego człowieka będzie tylko elementem całości, a to, jak się wysławia, to, czym żyje, to, co dla niego jest ważne, będzie całokształtem. I co próbuje się dzisiaj współcześnie zrobić? Próbuje się wyłuskać estetykę i usunąć wartości piękna i zła. Ingerujemy w definicję piękna i zastępujemy ją samą estetyką. Jeśli zwrócić uwagę, jak wyglądają pokazy mody, to tam już nie ma piękna. Widzimy na wybiegu 20 pań bądź panów, bo teraz się przecież zmienia, na programach telewizyjnych można znaleźć i mężczyzn na wybiegach, gladiatorów. W każdym razie nie o tym mowa. Mowa o tym, że czy mamy okazję poznać tego człowieka, czy mamy okazję uwzględnić piękno tego człowieka. Nie, skupiamy się wyłącznie na zmysłowości, na tym odbiciu lustrzanym. Czyli definicja piękna zostaje zastępowana samym odczuciem. A co to oznacza? To oznacza, że człowiek przestaje myśleć, a zaczyna działać tylko emocjami wobec tego, co się wokół niego dzieje. Dlaczego największym zainteresowaniem cieszą się filmy akcji? Dlatego, że wzbudzają największe emocje. Czy to jest nowa rzecz, czy to się już gdzieś pojawiło? Przepraszam bardzo, skala Koloseum i tego, co się tam wydarzało, świadczy, że akcja nie dzisiaj była używana. Chleba i igrzysk. Więc sztuka jako towar, malarstwo i muzyka. Jeśli zwrócimy uwagę na malarstwo Rubensa, Rembrandta, szkoła holenderska, bardzo mi bliska, to zwrócimy uwagę, że te obrazy bardzo dużo są warte. Leonardo da Vinci, nie DiCaprio, Mona Lisa. Te obrazy są, powiedział w cudzym słowie, nieskończenie warte. Czy sztuka współczesna jest tyle warta? Nie chcę niszczyć całości, ja tylko wskazuję. Ale ogólnie wartość malarstwa współczesnego nie ma się nijak do tego, co było wcześniej. A dlaczego? Właśnie dlatego. Dlatego, że współczesne malarstwo, współczesna sztuka nie spełnia klasycznej definicji piękna platońskiego. Mamy tylko, tam głównie chodzi, popatrzmy na Picassa, oczywiście mamy jeszcze współcześniejszą sztukę, tam chodzi tylko o zmysłowość. Tam nie chodzi o piękno, nie zastanawiamy się nad głębią światła, cienia i tak dalej. Dobrze, nie jestem malarzem. Na pewno ktoś mógłby tutaj coś więcej na temat powiedzieć. Zostawiam to. Idziemy dalej. Przechodzimy na muzykę. Mieliśmy muzykę instrumentalną. Teraz jest renesans. Zaczyna wracać muzyka filmowa. To jest dla mnie balsam na duszę. Ale ogólnie w radiu będziemy słyszeć tylko kawałki popowe. Jak się przetłumaczy połowę słów, które słuchamy, które są chwytliwe, to człowiek łapie się za głowę i ciężko sobie w to uwierzyć, że tego słuchamy. Mimo że to brzmi dobrze, tak? Czyli znów zmysłowość. Stymulowanie potrzeb. Jest kapitalny filmik na YouTubie, który mówi... Nie mówi, tylko pokazuje mechanizm, jak najpierw pokazał się iPhone 2 i tam są takie robodziki. Jeśli ktoś to widział, poszukajcie stymulowania potrzeb właśnie z iPhone'em i potem te komóreczki się psują i za chwilę robocik rozdaje kolejną edycję, znów się psują i wszyscy się cieszą, jak dostają co 15 minut nowe pozycje. Chciałem zrobić pewien wykres. Ja ten wykres zrobiłem, ale z niego zrezygnowałem, bo nie warto się nad tym zastanawiać. Samsung, to są Koreańczycy, oni mają inna kultura, to co powiedziałem, tam wartość człowieka jest nikła, u nas troszeczkę inaczej, więc oni nie będą ryzykować. Europejczycy są ryzykantami, humaniści są ryzykantami, cały mesjanizm, Adam Mickiewicz, wieszczowie, to są ryzykanci, jakby na to nie patrzeć, ryzykują własnym życiem i zdrowiem. Azjaci się tego boją, dlatego że w ich postrzeganiu nie ma takiego happy endu dobrego jak u nas. Ale uderzam w to, że oni kopiują tylko czyjeś działające modele biznesowe. Jak zwrócimy uwagę, Samsung wszystko kopiuje od Apple'a. Apple, no wszystko jak wszystko, no ta komórka, wzór tu, że mamy jeden przycisk, wziął się od Apple'a, naprawdę. Więc wiele innych rzeczy
z tego się wzięło. I mamy teraz tak, kolejne generacje komórek wychodzą co rok lub co dwa lata. I cały czas skraca się wychodzenie kolejnych edycji, stymulowanie kolejnych potrzeb. Teraz, gdy wy jesteście w większości, drodzy Państwo, informatykami, ta komórka to jest Samsung Galaxy S3. Ta komórka ma chyba już 4 lata od produkcji, ja ją mam chyba z 2. Muli? Zgadza się, muli. Czemu muli? Bo to ma mulić. To ma mulić, bo już mam kupić 5 albo 6. Ale z punktu widzenia specyfikacji, to ma dwurdzeniowy procesor, to ma gigabajt RAMu, to ma 16 giga pamięci wewnętrznej i z punktu widzenia tego, co tutaj jest, to na tym powinno śmigać wszystko do 2030 roku, zakładając, że mówimy o dzwonieniu, odbieraniu, przeglądaniu internetu, dyktafonu, słuchaniu muzyki, robieniu zdjęć. Czy tak się dzieje? Czy zwiększamy cały czas rozdzielczość? Byliście, drodzy Państwo, w większości na moim wykładzie na temat wielkości plamki, męczenia oka, jeśli chodzi o ekrany. Czy tutaj mi jest potrzebna rozdzielczość 4K? Nie jest mi potrzebne. Czy mi tu jest potrzebne Full HD? Nie jest mi potrzebne. Czy mi tu jest potrzebne HD? Może. HD, jak się to przeliczy, to jest najmniejszy punkt praktycznie, który potrafi człowiek zobaczyć. Oczywiście, jeśli weźmiecie obrazek na 4000, wyświetlicie na tym obrazku, a będzie ładny kontrast, to będzie to widoczne. Więc jeśli popatrzymy, to wszystko, co wokół nas się kręci, ma roczną lub dwuletnią gwarancję. Samochody mają coraz krótszy cykl żywotności, oprogramowanie ma coraz krótszy cykl żywotności. Wszystko jest robione pod kątem konsumpcjonizmu. Wszystko jest po to, żeby stymulować potrzeby, zanim to się zużyje. Więc tak to wygląda. Kontynuujmy dalej. Rynek kształtuje wizerunek jednostki w zglobalizowanym świecie, wypierając tradycyjne wartości i nie dając jej prawa do stworzenia własnego kodeksu, raczej zaciera etyczny aspekt postępowania i w ten sposób uwalnia jednostkę od rozterek moralnych. Skala zmian świadomości etycznej społeczeństw i jednostek jest tak duża, że mówi się o potrzebie ponownego namysłu nad pojęciem dobra. To są bardzo złośliwe słowa, bardzo krytyczne, bardzo ważne, też dlatego je czytam, bo wiem, co się na tym znajduje. Ale są dla mnie tak ważne, że staram się niektóre rzeczy powtórzyć. Nikogo nie zmuszam do wiary, będę tutaj troszeczkę pływał wokół tego tematu. Mieliśmy cudownego papieża Jana Pawła II. Powiem teraz bardzo brzydko, czy politycy o poglądach lewicowych byli tak odważni za czasów pontyfikatu Jana Pawła II? Otóż nie. Czyli to jest cały czas postępowy mechanizm konsumpcjonizmu, w którym zacieramy definicję dobra, zła, jakoś to będzie. Coraz więcej mnie nie interesuje. Będę podawał dalej przykłady, które na to wskazują. Postawy, które obierają politycy, okradanie, afery, które widzimy w telewizji, brak zaufania wobec polityków, i którzy dalej łamią i kłamią. No i robię... Ma ogromne znaczenie. Dobrze, więc jeśli chodzi o prawa rynku, to będziemy zaczynać mówić o incepcji. Będziemy zaczynać mówić o tym, że jeśli jedziesz... Jak wygląda dzień statystycznego warszawiaka? Dzień statystycznego warszawiaka polega na tym, że staję rano, jak w dniu świra włączam radio, słucham, jak sobie ci biedni ludzie tkwią w korkach. Jeśli kto widział film, to wie, do czego nawiązuje. Je śniadanie, ewentualnie przegląda na Facebooku jeszcze coś, jakieś wiadomości o tym, jak tworzy grupę znajomych i kto wrzuca na jego walla i co się dzieje, to też będziemy dzisiaj mówić, ale jest atakowany jakimiś informacjami. Jeśli nie opłaca mu się jechać autem, jedzie autobusem, metrem, co robi? Wciska słuchawki w uszy i siada albo przy książce, albo słucha tego, czego słucha. Czy ma czas na auto? W najlepszym wypadku, jeśli czyta książkę, bo teraz to też jest straszne, zrobiłem sobie zdjęcie, ale go tutaj nie wyświetlę. W metrze jest kapitalna reklama, która jest już ekstremalnym uderzeniem właśnie w ten model, o którym wam dzisiaj wskazuję. Play albo Hejak zrobił coś takiego, że piszesz SMS-y, przeglądasz walla na Facebooku, lajkujesz i słuchasz muzyki. W metrze możesz, bo wszystko za darmo. Masz czas na autorefleksję? Czy studia, które robisz, są dobre? Czy zrobiłeś projekt, który miałeś zrobić? Czy wyniosłeś śmieci, czy to olałeś? Masz wyrzuty sumienia z tego powodu? Dokąd się kierujesz? Czy twoja relacja z drugą połówką jest w porządku? Czy w domu czegoś nie popsułeś? Czy... Nie ma gdzie
piszę, wrzucam śmieszne rzeczy, oglądam Joe Monster, to jest mój najlepszy przyjaciel, Facebook i Quake, nie zastanawiam się nad tym, dokąd zmierzam, co robię, a w momencie, kiedy siadam samemu ze sobą, zabraknie internetu w domu, jest doba bez internetu, nie wiem, zabraknie prądu, czasem się zdarza, że nie ma prądu, to człowiek, i spróbujcie usiąść sami ze sobą. Jak ja się o tym dowiedziałem, wyłączyłem internet i usiadłem sobie na fotelu dla ćwiczenia, bo nam powiedzieli, wysiedź ze sobą pół godziny. Wiecie co? Łatwiej jest przerzucić 2 tony węgla. Naprawdę. Ja nie żartuję. Usiądziesz sam ze sobą. Czy dzisiaj, czy jutro, jeśli będziesz miał czas. Nie praca. Zastanów się, pofantazuj troszeczkę, pomyśl, dlaczego to robisz, czy to, co robisz, jest słuszne, czy coś ci sumienie nie wyrzuca. Utopisz się w tym. Utopisz się w tym, będziesz błagał samego siebie o litość, żeby wstać z tego krzesła. Naprawdę. I właśnie zmierzam do autorefleksji. Nie jesteśmy wychowani, nikt nas tego nie nauczył. Kiedyś w gimnazjum, za czasów XX wieku, człowiek w tamtych czasach znał grekę, łacinę, francuski, angielski, niemiecki i polski. Do tego, znając te wszystkie słowa, on nie musiał się uczyć etymologii, bo znając ten sam wyraz w kilku językach, on już wiedział, od czego on pochodził. Więc on znał to wszystko, czego my nie znamy. Do tego ten człowiek przeczytał nieskończenie wiele książek, więcej niż my, bo nie miał czasu na marnowania w gry online i innych rzeczy, bo nie było komórek, SMS-ów, więc czytał. A jeśli czytał, to się stawiał wobec autora. Dochodził do jakichś refleksji, zastanawiał się. Filozofia była w średniej szkole, w gimnazjum, więc to etyka. Teraz etyka jest stawiana wobec religii, to jest totalna abstrakcja. Będę o tym mówić, czym właśnie znaczy etyka i co to będzie miało znaczyć, ale bardzo często zdarza się, że jeśli ktoś uznaje się za agnostyka, czyli mówiąc po polsku poszukującego, albo uznaje się za ateistę, nie chodząc na religię, to może iść na etykę, a ten, który jest wierzący, nie może iść na etykę, bo to jest równolegle z religią. Więc będziemy jeszcze o tym mówić. Nadmiar informacji, czyli to, co cały czas próbuję starać się wam powiedzieć. Człowiek gromadzi za dużo informacji, które są dla niego nieuporządkowane, bo nie ma na to czasu. Karmi się surowymi produktami i traci smak. Informacje są wyrwane z kontekstu, jednostka nie może się do nich odnieść. Pościg za czasem powoduje coraz mniejszą kontrolę nad życiem. W konsekwencji rezygnuje z czegokolwiek, godzi się na uchwalane prawa sprzeczne z jego wartościami, twierdząc, że nie ma na to wpływu. To jest pięknie pokazane w Dniu Świra. To jest, film jest rewelacyjny. Jeśli ktoś go nie widział, to polecam naprawdę zobaczyć ten film. Czyli czy to obowiązuje tylko myśli, rozwoju osobistego? Nie, to nawet obowiązuje kuchnię. Zwróćcie uwagę na to, że człowiek, który żył w XIX wieku i wcześniej, dzisiaj jeszcze tacy ludzie żyją i cieszę się, że miałem okazję takich spotkać. Jedna z bardziej wyjątkowych kobiet, emerytowana dzisiaj, powiedzmy pani filolog, no, bo teraz nie przypomnę sobie drugiego jej wykształcenia. Pani wierząca katoliczka odkryła całą głębię, czym znaczy przeszła przez głód, przez solidarność, przez stan wojenny, przez opozycję, wiele niesamowitych rzeczy, których my, może nie wiem, czy powiedzieć, mieliśmy okazję, bo to może nie jest dobre słowo, może dobrze, że nie musieliśmy tego przechodzić, ale ja zostałem zaproszony przez właśnie wybitnego pisarza Mateusza Wyrwicha i mówię o jego małżonce. Wchodzę do kuchni, rozmawiam z nimi, ona bierze chleb i całuje ten chleb, zwijcie jak chcecie, dziękując losowi, Bogu, karmie, że nie głoduje. A dzisiaj rozmawiam przez telefon w kolejce w McDonaldzie. Nawet nie przywitam się personalnie z człowiekiem, który tam jest, tylko powiem cheeseburger, frytki i Coca-Cola. Nie muszę wyciągać portfela, bo wyciągam PayPassa, więc płacę PayPassem, więc w ogóle nie muszę z nią rozmawiać. Nie interesuje mnie, co to jest w ogóle za człowiek. Nic mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, że rozmawiam z kim rozmawiam. Zwykle to, co rozmawiam, jest mało warte, bo nie mogę powiedzieć o rzeczach ważnych i intymnych dla mnie przy ludziach. Więc albo mówię o biznesowych, czyli już w ogóle nie mam czasu na autorefleksję, bo jak wchodzę do McDonalda i nie mam czasu na nic i rozmawiam w tym miejscu, to znaczy, że już mi tego czasu hiper brakuje. Jak mi brakuje, to jest nadmiar informacji. Więc zamawiam tego hamburgera. Czy ja się delektuję tym hamburgerem? Czy ja się zastanawiam? Fajnie, że ja nie głoduję, bo są w Afryce dzieci, które jedzenia nie mają.
Czy ja się zastanawiam nad tym, kurczę, tak mi źle, no jestem sam, nie sam, mam problemy w domu, studiuję na uczelni, gdzie jest wykładowca, który męczy, są przedmioty, które są głupio ułożone, jestem chory i mam problemy ze zdrowiem, jestem taki nieszczęśliwy i tak mi źle. I tak mi źle, jem tego hamburgera, na niczym się nie zastanawiam, biegnę dalej. Nie mam czasu w ogóle skonfrontować tego wokół osi społeczeństwa, w którym żyję, wokół świata, w którym żyję. Nadmiar informacji, a rynek. To jest piękna rzecz, dlatego że można zadać pierwsze pytanie biznesowe. Czy ktoś już na tym korzysta? No ja już powiedziałem troszeczkę tym PayPassem i wieloma innymi rzeczami. Czy ten model pasuje wolnemu rynkowi? Czy to pasuje korporacjom? Czy to pasuje firmom? Czy to pasuje światu? Oczywiście, że pasuje. Nie zastanawiasz się nad sobą, nie zastanawiasz się nad niczym, to grasz w gry online. Nie głosujesz, bo ci się nie chce ruszyć zadka, mówiąc kolokwialnie. Dlaczego ci się nie chce głosować, bo jesteś rozczarowany życiem, bo jesteś nieszczęśliwy, bo nie umiesz wysiedzieć ze sobą, jak nie ma jednego dnia internetu. I to jest spirala, która samo się nakręca. Jestem siekany informacjami z internetu o poglądach lewackich, mówiąc brzydko, które dzisiaj spróbuję jeszcze troszeczkę rozjaśnić. Zaczynam traktować te poglądy jako własne, bo 1000 razy powiedziane kłamstwo staje się prawdą. To nie jest prawda, ale taki jest mechanizm psychologiczny. Więc jak to działa? Mamy człowieka, który jako chłopak chciał grać na skrzypcach, chciał pisać książki, chciał mieć perkusję. Życie a rzeczywistość, tak? To dwie marzenia, teoria a praktyka. Który z Państwa, nie będę kazał Wam podnosić ręki, ale chciałbym, żebyście sobie teraz w duchu zadali pytanie, na pewno mieliście w dzieciństwie pragnienia, nie małe, nie mówię, że zostanę strażakiem albo lekarzem na etapie 5-latka. Chodzi mi troszeczkę dalej. Ja miałem swoje pragnienia, o których może dzisiaj troszeczkę powiem, żeby pokazać, w jakim kierunku to poszło i co się dzieje. A to, co się dzieje, to jest to, że ja tutaj jestem i mówię Wam o tym. Ale jeśli chodzi o pragnienia, czy chciałeś się w jakim kontekście rozwijać? Bo ja znam wielu ludzi, którzy nie rozwijają się w żaden sposób, a żeby nie zwariować swoim niewychowanym małym noworodkiem, moje alter ego, które w ogóle tylko chce i jak małe dziecko, bo w ogóle nie zastanawia się nad sensem istnienia życia, dokąd zmierza, nad humanizmem, to taki człowiek zaczyna przyjmować wydarzenia z zewnątrz jako własne. Żeby nie zwariować sam ze sobą, to okazuje się, że jestem rycerzem, średniowiecznym rycerzem ubranym w sztandar Legii. To nie o to chodzi, żeby miał coś do Legii, ale chyba rozumiecie, do czego zmierzam. Skąd bierze się fanatyzm ludzi, którzy potrafią skrzywdzić drugiego człowieka w drodze idei obrony honoru jakiejś drużyny? To jest przypadek tych informacji, które tutaj staram się pokazać. Człowiek, który nie umie siedzieć sam ze sobą, nie ma poczucia szczęścia, wegetuje, nie żyje, dorasta, przesypia swoje życie i jest coś, czym mogą być emocje, gdzie on może się czuć spełniony. Męska dusza chce walczyć. Świetna książka. Przypomnę sobie, bo teraz nie mogę sobie przypomnieć tytułu, ale Tęsknoty męskiej duszy czy coś takiego. Niesamowita książka. Wrócę do tego dla zainteresowanych. W każdym razie kobieta ma inne pragnienia, mężczyzna ma inne pragnienia, skupię się na mężczyźnie, bo jestem mężczyzną, więc mężczyzna chce działać, mężczyzna chce walczyć, mężczyzna chce zdobywać. I gdzie ma pragnienia mężczyzny, który siedzi 8 godzin w robocie, wystuka co ma wystukać, idzie na zakupy, pójdzie do marketu, kupi sobie jakąś grę, pogra w momencie, kiedy mógłby się troszkę pozastanawiać, dokąd zmierza? Gdzie ma być to jego męskie ego, gdzie to ma być ta kwintesencja jego osoby? No to na festynach, na Oktoberfeście, na festiwalach muzycznych, na koncertach. Strasznie bolesną rzeczą są koncerty. O koncertach wrócę, to niestety jest bardzo bolesne, mnie też, kiedy siedziałem po drugiej stronie. Powierzchowność więzi człowieka XXI wieku. Powierzchowność więzi XXI wieku polega na tym, że na jaki mechanizm znów wykorzystuje Facebook. Facebook to jest kolejne miejsce, w którym możemy stworzyć sieć kontaktów niekrytycznej. Nie uczymy się krytyki, bo jeśli mam jakiegoś flamera, mówiąc kolokwialnie, współcześnie, to out znajomych i mam z nim święty spokój. Tworzę sobie sieć ludzi powiązanych ze sobą,
którzy mnie lubią, którzy mnie szanują, którzy mają podobny humor, którzy razem będziemy na kogoś wjeżdżać, jeśli niektórzy w ten sposób funkcjonują. Lubimy się, jesteśmy swoi, mechanika gangu. Jeśli jest ktoś krytyczny, który wzbudza we mnie negatywne emocje, to out, to od razu, czyli jak wygląda sieć kontaktów. To jest przeze mnie dobrana ekipa, która ma podobne poglądy i jest bardzo dynamiczna. Czy to są głębokie relacje? Jeśli mam 700 znajomych na Facebooku, to mam 700 głębokich relacji. No nawet przy talencie ojca Pio bilokacji to nie jest możliwe, więc nie mamy 700 prawdziwych znajomych. Mamy 5, 10, a jeśli ktoś ma więcej, to z przykrością muszę ci oświadczyć, że nie masz więcej przyjaciół, a może się okazać, że nie masz nawet ani jednego. Bo ja mając 26 lat dałem sobie sprawę, że prawdziwi przyjaciele to są 1 na 1 000, naprawdę. To są ludzie, których naprawdę, i znów mogę użyć prawidła ludowego, poznaje się w biedzie. I nieraz się zdarza to, że w momencie, kiedy naprawdę potrzebujemy pomocy, to wtedy człowiek się o tym dowiaduje. Czyli czy Facebook jest ok? Jest ok, jeśli go dobrze wykorzystujemy, jeśli wykorzystujemy go w modelu przekazania informacji, ale jeśli nie umiemy sami ze sobą siedzieć i siedzimy 3 godziny na Facebooku, przeglądając na drugim monitorze, bo macie już 2 monitory, na jednym pracujecie, a na drugim jest Facebook i przeglądacie, czy ktoś coś skomentował, czy ktoś jest na czacie, czy ktoś coś powiedział, czy rozmowy na Facebooku są wiele warte. Czy wiele warte byłoby to, gdybym wziął tą książkę, nie gestykulował? Zgodnie z najlepszą tradycją, a przepraszam, i tak intonuję, muszę się odintonować. Zgodnie z najlepszą tradycją akademicką, samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni powinien chronić wolność akademicką. Nie wytrzymalibyście w ten sposób. A jak mamy budować prawdziwe relacje bez komputera? Co z tego, że zrobię emotkę? Co zrobię emotkę, że się uśmiechnę? Czy uczysz się mimiki twarzy? Czy doszedłeś do tego etapu w autorefleksji, że ktoś może mieć piękne oczy, może być płci męskiej i od tego nie zwymiotować? Jesteśmy tak odseksualizowani, tak zniszczeni, żeby nie umieć dostrzec piękna drugiego człowieka, żeby z nim usiąść i porozmawiać, sobie usiądę kolokwialnie, z wami usiąść. Kiedy z wami można usiąść? Kiedy wy siedzicie z własnymi znajomymi? Ile waszych rozmów na Facebooku jest wyrzucaniem tego, jak nasze życie jest kiepskie, albo komentowanie innych? Ile waszych rozmów, ja nie mówię wszystkie, ja nie mówię, że są wasze codzienne, ja uderzam takimi kontrowersyjnymi hasłami, żeby wskazać wam pewną mechanikę. Kiedy ostatni raz usiadłeś przy stole i nie grałeś na komputerze, siadłeś przy stole z znajomym i posiedzieliście ze sobą, gdzie dużo mówienie nie było tak istotne. My sobie rezerwujemy tą rodzaj tej relacji do drugiej połówki, ale tak nie było. Jeśli popatrzycie na ludzi, których traktujemy szacunkiem, wzbudzają autorytet, Dalaj Lama, Jan Paweł II, teraz Franciszek Papież, to są ludzie, którzy nie cedzą relacji. To znaczy, powiedziałbym dosłownie, mam połówkę i moją połówkę będę dotykał, będę traktował i będę kochał wyjątkowo, a innych ludzi będę traktował ok. Czy człowiek głębi wewnętrznej, jeśli będzie chciał kogoś wesprzeć, czy samo przytulenie będzie mniej warte od przytulenia tej połówki? Tak, staramy się. Czy zastanawialiście się na tym, że nie będę się tak wczuwał, bo to wczucie jest tylko dla drugiej połówki? Jesteśmy tak zdewaluowani, jeśli chodzi o definicję dotyku. Jesteśmy tak przez kulturę brytyjską, nie mam wyrazu, ale już nie dotykamy nikogo. Uściski na misia. Dobra, uścisk na misia. Ale kiedy ostatni raz, jeśli będziecie czytać literaturę wcześniej, to zwróćcie uwagę, że ktoś kogoś dotyka za rękę, opiera się o kogoś. Niech się kumpel o ciebie oprze. To za chwilę wyskoczysz z sali. Więc właśnie o to mi chodzi. Czy znów rzucam hasło? Jak zostało zdewaluowana wartość dotyku? Jak zostało zdewaluowane cechy ludzkie? Jak z domu jesteśmy nauczeni, że być może nie mieliśmy wzoru, gdzie rodzice się kiedykolwiek przytulili? Ja mówię teraz o patologicznej sytuacji, ale niektórzy mogą mieć zdrową sytuację, w której nigdy facet nie widział, i kiedy chłopak tutaj, student, nie widział, żeby jego ojciec przytulał mamę w miejscu publicznym. Czy to musi mieć wydźwięk seksualny? Nie. Czy to było gdzie ten młody człowiek ma się tego teraz nauczyć,
i zapewniać potrzeby swojej partnerki. I w drugą stronę, tu znów wchodzimy w jakiś klucz, znów wam pokazuję jakieś drzwi, bardziej udolnie lub mniej. Mieliśmy XIX wiek, nie było komórek telefonu. Jedziemy dorożką, jedziemy wozem, siedzimy naprzeciwko siebie. No i co, nie odzywamy się przez 6 godzin, bo jechaliśmy 18 km na godzinę. Harcerstwo bardzo w tym pomagało, ale harcerstwo zaczyna zdychać. Czy całkiem? Nie aż tak. Są jeszcze ludzie, którzy o to walczą. Bardzo się cieszę, sam szczycę się tym, że byłem, jestem harcerzem. W każdym razie, ludzie bezimienni. Idziesz na koncert. Ale poznałem ludzi! Ale było super, po prostu ekstra, poznałem trójkę super ludzi, a tańczyłem przy 200. Po pół roku okazuje się, że z nikim nie utrzymuje kontaktów, a po 2 latach jeszcze któryś z nich wywinął wam numer, bo nie żyje wartościami takimi jak wy i jeszcze was okradł, oszukał. Nie zawsze można znaleźć wyjątkowych ludzi. Ja znów pokazuję krytyczną ocenę, żebyście zwrócili uwagę. Więc bezimienne kontakty, do koncertów jeszcze wrócę. Pytania kontrolne. Żebyście sobie zdali sprawę, albo żebyśmy sobie zdali sprawę, jak to działa, jak bardzo mam sprany mózg przez media i współczesny świat. Znów uderzam w tą autorefleksję. Teraz zatem, kiedy ostatni raz słuchałem muzyki dla samej muzyki? Nie mówię o odkurzaniu z odkurzaczem słuchawki, tak? Jeżdżę tutaj, pracuję, chodzę między tym. Kiedy ostatni raz usiadłeś w domu? No zależy, jakiej muzyki słuchasz, bo jak słuchasz I'm So Sexy i siedzisz, to trochę trudno się nad tym zastanawiać. Jaki piękny balon. Kurczę, moje życie wewnętrzne zostało ubogacone tym. Zwróćcie uwagę, to jest trudne. To jest trudne słuchać muzyki instrumentalnej, choć to przeżywa renesans, bo człowiek, mózg się broni. Broni się przed nadmiarem informacji i ja całe życie uwielbiam muzykę instrumentalną, do tego jeszcze wrócę. Ale kiedy ostatni raz posłuchałeś, nie wiem, Céline Dion, to ja nie mówię nie, to nie chodzi, żeby krytykować wszystko. I zdałeś sobie sprawę, że tam jest jakaś refleksja, że tam jest melodia, że tam jest nie wszyscy. Może jeśli tu jest jedna osoba, tak jak Mayday w Dzień Świra, jeśli jest jedna osoba, która nie zdawała sobie z tego sprawy i słucha techna dubstepu, ja też słucham dubstepu, to nie przeszkadza. Jeśli nie słuchałeś muzyki dla autorefleksji, kiedy ostatni raz właśnie usiadłeś i słuchałeś muzyki, kurczę, co przeżywał autor, który to stworzył? Nie wszystkim ten model musi pasować. Oczywiście, proporcja. Dla każdego jest inna. No dobrze, drugie pytanie. My jesteście informatykami, jest informatykami. Na historii czyta się 10 tysięcy stron, na filozofii, na filologii, na semestr stron książkowych. 10 tysięcy. To nie jest mało. Ja za szybko nie czytam. Więc jak przyszedłem z informatyki, gdzie sobie tylko Ctrl F, znajdź konstruktor C-Sharp i 15 minut czytania i to było moje czytanie. I jak przyszedłem na historię, to miałem troszeczkę płukanie mózgu, ale czytasz książkę, nie w metrze, żeby wytrwać z punktu A do B, to też jest dobre. Kiedy ostatni raz przeczytałeś książkę niezawodową i zastanawiałeś się, czy może ten autor jest jakimś autorytetem? Jeśli ja tak mogę samo powiedzieć o sobie, to staram się wam jakieś wartości wpoić, podzielić się czymś. Autor książek, który zwykli są noblistami, bo zwykle nobliści za coś tego Nobla dostają. To jest dosyć dobry wyznacznik. Jak zaczynałem moją drogę, jeśli chodzi o literaturę, być może chciał się czymś podzielić. Ja mam 26 lat, dzielę się tym, co mam. Zwykle pisarze, którzy mają Nobla, są około 50, więc ich doświadczenie życiowe jest troszeczkę większe. Że przeczytali kanon większości rzeczy, które na świecie zostały napisane, albo przynajmniej część, które zostały nagrodzone, to tworzy pewnemu żartobliwie mówiąc sumę teologiczną tego wszystkiego i być może jest w stanie stworzyć jeszcze coś piękniejszego i podzielić się z tobą, żeby twoje życie było bogatsze. Więc kiedy ostatni raz zastanawiałeś się, ja przeczytałem całą sagę Sapkowskiego, zacząłem od Sapkowskiego, uwielbiam literaturę i kiedyś Sapkowski był moją 10, a dzisiaj Sapkowski jest 3,5 i to jest bardzo bolesne. Bolesne, kiedy wierzyłem, że jest genialny, jego złośliwość, cynizm, inteligencja, rzeczy, które sobie w nim bardzo, bardzo sobie ceniłem, bo zacząłem czytać inne rzeczy, o których wam dzisiaj powiem i okazało się, że to jest dzisiaj 3,5 i że po prostu, przepraszam, to są pomyje. I dzisiaj widzę, jak się zarabia na nieżyjących bohaterach i wydaniu książki po zabiciu wszystkich bohaterów. Więc mówimy o ostatniej części, tak? Mówimy o coś tam burz. Przepraszam, ale tej części nie czytałem. W każdym razie wiecie, o co mi chodzi.
jakimś cudem bohaterowie wracają do życia, bo komuś potrzeba pieniędzy, bo Sapkowski jest alkoholikiem i ma z tym problem i problem z finansami. To możecie poczytać o jego bibliografii. Dobrze, czyli książki. Kiedy ostatnio czytałeś książkę, która może coś wnieść? Jeśli chce ci się zanotować, czy są książki, które mogę ci polecić? Nie grube, które są rewelacyjne, które uderzają dokładniej i lepiej, bo ja się dopiero uczę, w tematy, które mówię. Louis, listy starego diabła do młodego. Czy jakoś tak, bardzo podobnie. Kapitalna książka, to jest ten autor, jeśli byliście kiedyś dziećmi, a tak mi się wydaje, to napisał też opowieści z Narni, więc jeśli są wam bliskie, będzie wam i to bliskie. Listy starego diabła do młodego są niesamowitą książką, robią spustoszenie w czaszce, które pokazują, jak pewne schematy są wykorzystywane przeciwko nam, że nasz zły grymas już u drugiego człowieka może psuć mu humor, jak złośliwości, małe złośliwości niszczą wiele rzeczy. No dobrze. Mieszkałem w akademiku 4,5 roku. To jest dosyć dużo. Powiedzmy, że mój głos zaczyna wysiadać, więc kończę ten slajd i wypuszczę was na 8-minutową przerwę, jeśli pozwolicie. Więc miałem kolegę, który jest kapitalnym grafikiem, pracuje w korpo. Ja się z niego troszkę tutaj podśmiewałem, więc wiecie, o czym mówię. Jest bardziej amerykański w tej chwili niż w ogóle Amerykanie i zarabia ogromne pieniądze i ma super alufelgi w Mazdzie 6. Więc, a ilość jego książek przeczytane, siedzimy kiedyś sobie w pokoju i ja tam już wypożyczam kolejne książki po Kenie Follecie, który dzisiaj mi powiedział, że 6 to jest maksimum, co mogę mu dać, a już czytałem dzisiaj 9 i 10. Więc i tak sobie z nim rozmawiam, Mariusz, mógłbyś coś tak przeczytać, bo ty inteligentny chłop jesteś, masz same 5, może byś tak się za coś wziął, to nie dla mnie, nie, czytać to nie lubię, ja jestem ścisłowcem. Więc staram się nie wyciągać z powietrza te słowa, tych słów. No i ja mówię, a ile ty przeczytałeś w sumie książek, bo masz kartę biblioteczną, na SGW mamy fajny system, to jest widoczne, ile przeczytałem książek i wypożyczyłem w ciągu całych studiów, a studiowaliśmy ze sobą 4 lata, bo ja przyszedłem tu na drugi rok, nie 5, więc ja się pytam, to pokaż tak z ciekawości, ile masz na tym koncie. Nie chodziło o to, żeby się chełpić, że ja przeczytałem tam zaledwie 20 książek, a okazało się, że on wypoczął jedną. Sprawdziliśmy, jaki tytuł. Statystyka matematyczna, bo mu było potrzebne do probabilistyki na 3 roku. On nie wypożyczył ani jednej książki przez cały tok studiów. Czy on coś przeczytał po drodze? Przeczytał jedną książkę na poziomie zmierzchu. To jeśli, nie chcę być brzydki, ale nie wiem, czy to w ogóle ma dodatnią wagę, jeśli chodzi o literaturę. Może kogoś to obrazić, przepraszam, jeśli kogoś to ruszyło. W każdym razie tak to wygląda, jeśli się porówna z noblistami. Przeczytał jedną książkę przez 5 lat. Przez 5 lat przeczytał jedną książkę. Nie wiem, czy wy czujecie moc tego, żebyście sobie to uświadomili. Nie lubicie czytać? Nudzi was? To znajdźcie książkę, która was zainteresuje. Zapewniam was, że znajdzie się taka. Na świecie jest tyle książek, że jak zaczniecie od 4 lub 3, które było Sapkowskim i zachwycałem się, że chwyciłem stopy Boga, to cieszyłem się, przeżyłem, przeczytałem, nauczyłem się szybciej czytać, wzbogaciło to moje życie, moją refleksję. Więc znajdą się książki do was. Jak lubicie alpinizm, to są książki alpinistyczne. Jak lubicie sport, piłkę, jak lubicie historię, jak lubicie politykę, jak lubicie przewodniki podróżnicze, to znajdziecie wszystko. Tylko kwestia chęci. Czy wam to pomoże? Tak, w ćwiczeniu pamięci trwałej. Dobrze, mój głos mówi, że ja potrzebuję chwilę przerwy. Więc wypuszczam was na 8 minutek i zapraszam na drugą część. Przeceniłem swoje możliwości głosowe. Drugiej godziny już nie wytrzymam bez mikrofonu, więc będę musiał już do was mówić z mikrofonem. Tak by wychodziło czasowo, że powinniśmy lecieć w drugą część, ale właśnie czuję taki mocny skok możliwości głosu. To co, zaczynamy? Drodzy Państwo, no to przeszliśmy przez takie pytania kontrolne, przejdźmy dalej. Ja mam łopatę i was biję i tak będę dobijać do ziemi i pokazywać, że jest wiele rzeczy, którymi warto coś zrobić i robię to w dobrej wierze. Dobrze, mamy teraz pytania kontrolne. Będziemy mówić o dysku twardym. Oczywiście zostały wykonane badania. Kurczę, źle się czuję z tym, bo ja lubię gestykulować. Więc robimy pytania kontrolne na temat wpływu pamięci trwałej na dysku twardym wobec tego, co mamy w głowie. Człowiek współczesny
Mało rzeczy uczy się na pamięć. Recytacja już odchodzi w ogóle w szkole średniej. Litwa, ojczyzna moja, to jest tyle, na ile pamięta statystyczny Polak, jeśli w ogóle wie, z czego to w ogóle jest. Ale nie o tym mowa. Mowa o tym, że jeśli wiemy, że na dysku twardym możemy mieć wszystkie notatki, slajdy, to po co się tego uczyć? Po co się tego uczyć? Po co tworzyć sieci neuronowe? Po co być wybitniejszą jednostką? Bo 26 roku życia tworzymy, a potem tylko działamy na tym, co zbudowaliśmy, więc jesteśmy wtórnymi analfabetami. Cieszymy się z tego powodu, przebywamy 26 rok życia. Tada! Państwo jest zachwycone. Gotowy produkt. Kapitalnie. Więc czy uczenie się rzeczy na pamięć jest ważne? Kiedyś było bardzo ważne. Kiedyś ludzie byli w stanie się nauczyć całej Iliady na pamięć, dlatego że była pisana heksametrem, zgadzała się ilość sylab, było to symetryczne i łatwo było zapamiętać. Biblia tak samo była napisana, z początek liter, po to, żeby można było wiele zapamiętać. Dzisiaj tylko się słyszy, że ktoś wybitny potrafi nauczyć się jednej książki na pamięć. Kiedyś ta umiejętność była dużo bardziej powszechna. Dobrze, pytanie do gimnazjalisty. Do gimnazjalisty XIX wieku, który o tym wiedział o każdej godzinie, i do studenta XXI wieku, nie tylko studenta, ale również i do mnie. Bo jak ja siedziałem pierwszy raz na tym wykładzie, to odpowiedziałem na jedno pytanie z dwóch, a potem po odpowiedzeniu na drugie pytanie z tych dwóch powiem wam, skąd wiedziałem i się przyznam do niewiedzy. Więc robimy tak. Nikt nie mówi tego na głos. Pojawia się pytanie, wy w duszy odpowiadacie sobie, czy zdaliście to pytanie. Potem pojawia się drugie pytanie, pojawia się odpowiedź, wy odpowiadacie sobie w duszy na to pytanie i jak nie odpowiedzieliście na żadne, to nie chcę używać wyrazów wulgarnych, jesteście w tunelu. No to rozpoczynamy. Potop szwedzki. Wiedza elementarna. Data, kiedy się wydarzyło. Więc wy sobie zadajcie pytanie, 1 z 10, 3 sekundy minęły, odpowiedź. Sami sobie odpowiadacie, czy znacie, bo każdy wtedy, człowiek, który wtedy studiował, jeśli chodził do gimnazjum, wiedział o tym, ja tylko dwa pytania, musiałbym tu 100 zadać, żeby nas dobić do ziemi w ogóle, rozdłubać tą łopatą. Więc lecimy dalej, no to przecież powinniśmy wiedzieć. Już tutaj krytycy moi znajomi powiedzieli, no właśnie nie chodzi o wikingów. Mówimy o takim Krzysiu, taki Krzysiek był, chodzi o Krzyśka. Więc odpowiadamy sobie na to pytanie, mamy dwie daty. Ja odpowiem, że drugie znałem, a ja miałem dosyć dużo nieobecności w szkole, bo miałem dosyć pokręcone życie osobiste, więc ja miałem braki wiedzy i dopiero uzupełniam. I z tego sobie zdaję sprawę, że nie tylko ja mogłem tak mieć. Niektórzy to z lenistwa, niektórzy z współczesnej cywilizacji. Drugi wiedziałem, bo lubię Vangelisa, nie? A tam jest taka ładna płyta Conquest to Paradise i tam tak ładnie pisało 1492, to wiedziałem, ale ogólnie to też byłem w tunelu. Więc jeśli wy nie jesteście w tunelu, to bardzo z tego powodu się cieszę. Jeśli jesteście, to warto się nad tym zastanowić, że jeśli zniknie dysk twardy, to nie wiemy nic. I że jednak to, co mamy w głowie, bez elektroniki, jest dosyć ważną rzeczą. No dobrze. Nadmiar informacji, a ludzki mózg. To jest właśnie pamięć długotrwała. Po to zrobiliśmy sobie ten test, bo przecież byliście w gimnazjum i ten temat był poruszany. Estetyka nie jest już przyjaciółką piękna. To już sobie wytłumaczyłem, powiedziałem o tym wcześniej. Substytut piękna. To jest bardzo ważne, bardzo na to naciskam, że wszystko, co teraz jest postrzegane jako wartościowe, jest tylko estetyczne. Auto nie musi działać 20 lat, byle miało ładnie wyprofilowaną karoserię i wtedy już jest ładne, wtedy już jest piękne, dobre i w ogóle, a w rzeczywistości chodzi tylko o wasze odbicie estetyczne. Czy to tak jak paradoks, kiedy obudowa komputera zaczyna się zamieniać w Porsche, a w środku jest grafika zintegrowana? No ale to już nie o to chodzi. Dobrze, spłycenie osobowości. To jest bardzo bolesne, bo mnie to do dzisiaj dotyczy. Człowiek po prostu jest czasem zmęczony. Wraca po całym dniu pracy, wraca, siada przed komputerem i już mu jest dobrze. Już nic nie musi robić. Włącza pulpit, tak? Tak, i tu możemy się pobawić na Thinkbox, tak? To jest taki piękny film w internecie, można o tym poszukać. Ale tu nie chodzi tylko o mężczyzn, naprawdę wydaje mi się, że przedstawicielki płci pięknej też na to cierpią, może nie w takich proporcjach, ale to też dotyczy. Więc taka rutyna, czyli weź sobie tak jak taki czasomierz w szachach, siadasz przy komputerze, start i siedzisz przy komputerze i quake. A potem robisz stop po 2 godzinach, bo jest godzina 58 i zrób sobie kartka 4 i wypisz, ile się dowiedziałem o świecie,
ile z tych wiadomości jest sprawdzonych, jak bardzo wzbogaciło to moje życie wewnętrzne i jestem lepszym człowiekiem po tym. No dowiedziałem się o tym, że wieloryb największy zginął tam. No to jeszcze jest jakaś wiadomość, jak kupuję soczki starczyna, to też się dowiem. Ale wiecie, że są lepsze sposoby na zdobywanie gruntownej wiedzy, która wzbogaca wasze życie osobiste. Dobrze. Tylko proszę, rozmawiacie, ja już mam zmęczony głos. To nie jest długie, albo proponuję wyjść się przewietrzyć, zapalić sobie, wypić coś, albo proszę o ciszę. Emocje biorą górę. To jest chyba najgorsza rzecz, schamienie społeczeństwa. Wmawia się to i właśnie viva libido, viva la France, wolność i w ogóle. Czyli wszystko mogę, bo tak chcę, bo teraz mam na to ochotę. Czyli niepanowanie nad emocjami, mam problemy jakieś, bo genetyka genetyką, są stwierdzone, ja będę się trzymał tych homoseksualistów, strasznie mogę nie przeżyć, podpalą mnie jak tęczę, ale jeśli chodzi o homoseksualistów, to będę o tym mówić, że czy słyszeliście kiedyś o fundacji pomagającej komuś, którzy są homoseksualistami, czyli nie skupiają się na sobie, tylko jesteśmy altruistami i pomożemy komuś innemu. No, nie znalazłem, wiecie, szukałem troszkę, przeszukałem, umiem googlować, troszkę się mi wydarzyło, może już się coś zmieniło, to weźmy w skali świata, to będzie jedna, nie wiem, 10-tysięczna promila, bo chodzi o skierowanie na siebie, ja jestem nieszczęśliwy, ja muszę być szczęśliwy, ja muszę być usatysfakcjonowany, moje emocje i tak dalej, przyjmowanie cierpienia. Bardzo ważna rzecz, od czego pochodzi wyraz cierpliwość? Cierpliwość to jest cnota, którą sobie bardzo cenimy. Jesteśmy z ludźmi, którzy są cierpliwi, można z nimi porozmawiać, mogą nas wysłuchać. Kobiety chcą, żeby mieć cierpliwych partnerów, a cierpliwość pochodzi od wyrazu cierpienie. Pochodzi od wyrazu cierpienie, od radzeniu sobie z dyskomfortem, z autorefleksją. To są takie odkrycia z ofiarą, że ponosimy jakiś dyskomfort, żeby komuś mogło być lepiej. Czy emocje biorące górę w to wchodzą? Nie. Dzisiaj mamy eutanazję. Umniejszamy cierpienie. Czy cierpienie jest kreatywne? Jeśli jest dobrze zrozumiane, to tak. Jeśli jesteś wierzącym, to już na maksa. Nie musisz być wierzącym, żeby widzieć sens w cierpieniu. Nie musisz być wierzącym, żeby wynieść coś z tego dobrego. Do tego potrzebna jest autorefleksja. Wychowanie zwierzęcia. PayPal i płatności tygodniówki. Bardzo ważna rzecz. Ja widzę, że czas mnie goni, bo jeszcze mam bardzo dużo do powiedzenia. A mam nadzieję, że jeszcze wam czaszki nie napuchły, więc PayPal. To już powiedziałem, nie zastanawiam się nad tym, co kupuję. Jakie jest 5 punktów sensownej reklamy w współczesnym świecie? Catchy, eye-catching, właśnie tam jest estetyczne, to właśnie zostało po polsku teraz, przykuwające wzrok, wzbudzające pożądliwość, zainteresowanie, czyli widzę, nie wiem, czy może coś do jedzenia, no nie wiem, jestem troszkę głodny, ale ani tak, ani nie, jestem trochę łasuchem i widzę, Snickersy są przy kasie, tak? Biorę tego Snickersa, normalnie bym go nie kupił, jakby tam nie leżał, ale go kupuję, bo reklama jest skuteczna. Czyli, czy to jest produkt, ja nie mówię, że to jest złe, żebyśmy sobie kupili Snickersa, to chodzi o wszystko, o zdrowym umiarze. Znów wskazuję uwagę na krytyczność, bo to nie będzie obowiązywało tylko Snickersa, tylko to będzie obowiązywało dużo poważniejsze rzeczy. Kiedy właśnie reklama skuteczna powoduje, że przestajemy nad tym myśleć, a cały czas nam mówią, że wszystko wolno, szczęście jest najważniejsze, pieniądze są jako wartością, podświadomie, po cichu, żeby nie mówić tego na głos, bo jeszcze wiemy, że w bajkach rycerze to są ci szlachetni biedni, którzy zostają na końcu królami, a nie na początku. Więc zwykle zabija się złe smoki, które mają bogactwo, a w życiu się o tym nie mówi. Więc jak to wygląda z PayPalem? Zrobiono badania, że jeśli jest kolejka i mamy określoną ilość pieniędzy na koncie i mam te same pieniądze w gotówce, idę na zakupy i mam gotówkę i to gotówka jest w dużym nominale, muszę ją rozmienić, żeby kupić to, co kupuję. I wykładam towary, muszę stać 5 do 10 minut w tej kolejce i mam tam 650 zł w rękach i tak na cały miesiąc, załóżmy to tak hipotetycznie jako student, no i patrzę na to, kurczę, a może to by się nie przydało, a może to by się nie przydało. Jak masz pieniądze w ręce, może już się z tym spotkaliście, dużo trudniej jest wydać gotówkę.
Mam PayPasa, nie widzę stanu konta, nie muszę wpisywać PIN-u. Zrobiono nawet badania, że jeśli musisz wpisać PIN i wyświetli ci się ta wartość, cena jest za duża, bo wrzuciłeś kilka rzeczy, które, kurczę, czemu, jeszcze może cena się nie zgadzać, to jest część ludzi, którzy mają ograniczoną ilość gotówki, mówią, nie, hej, za dużo, coś jest nie tak. Rezygnują, 30% klientów rezygnuje z zakupu, jeśli musi wpisać PIN, 30%. A jaka jest reklama Nike, że biegniesz w Nike'ach PayPass, tutaj kupisz, tu kupisz, tu kupisz. Zastanawiasz się nad tym, czy to ubogaci moje życie, czy to mi jest potrzebne. Oczywiście nie wszystko musi u was ubogacać życie. Są rzeczy obojętne moralnie, można byłoby tak powiedzieć. Ale znów na to zwracam uwagę. Czyli zatem, czy PayPass został stworzony przez szarą eminencję świata? Nie. Tak jak bomba atomowa. Rozbicie atomu miało stworzyć wydajne, genialne źródło energii, a zostało wykorzystane w Hiroshimie, jak zostało wykorzystane. Czy PayPass został wymyślony przez spiskowców? Nie. Ale został wykorzystany przez marketingowców, żeby nas odmurzyć i żebyśmy nie mieli świadomości panowania nad własnymi pieniędzmi. Mam zły humor. To jest jedna z gorszych rzeczy, o której będziemy dzisiaj mówić. Mam zły humor. Jest mi źle, jestem nieszczęśliwy, sam, nie sam, chory, zajęcia są nieciekawe. To kupię sobie ciuszek, żeby sobie poprawić humor. Widzę, że panie się uśmiechają, bo tak jest. Ile razy coś kupuję w ramach rekompensaty, bo mi coś w życiu nie wyszło. Dostałem 3, chciałem 5, nie ściągnąłem, mama mnie okrzyczała. Kupię sobie coś tam, kupię sobie coś, bo tak, pójdę do kina, bo mam zły humor. Nie zrobię tego, zrobię sobie na złość, zrobię tak i tak. I wydajesz pieniądze, bo chcesz podbić swoje poczucie własnej wartości, bo zaczynasz siadać, kiedy nie ma internetu, jest ci źle, to idziesz do kina, bo jest źle. Czy ja jestem przeciwny kinu? Nie. Dobrze, czyli PayPass. Kontynuujmy. Tygodniówki. My mamy jeszcze piękny układ, który za chwilę zniknie. Być może mówię do ostatnich dinozaurów żyjących, które jeszcze będą miały tego świadomość. Jak Bóg da, to jeszcze może kilka razy wygłoszę ten wykład. W każdym razie w Polsce rozliczamy się miesięcznie. Dostajesz pieniądze. Być może już jesteś na własnym utrzymaniu, a być może zaraz będziesz na własnym utrzymaniu. Dostajesz określoną ilość gotówki, musisz opłacić wszystkie rzeczy, uczysz się gospodarować pieniądzem. W pierwszym miesiącu wydasz za dużo, to jesz chleb ze smalcem albo idziesz do znajomych pożyczyć. Faceci doskonale o tym wiedzą, jak to wychodzi, że można wpaść do znajomych i coś zjeść. Zwykle przedstawicielek płci pięknych. Pięknej. Więc jeśli chodzi o gospodarowanie pieniędzy, musimy uczyć się gospodarowania pieniądzem. Może nam to nie wychodzić lepiej lub gorzej, ale nie ma zmiłuj się od 30 do 30. Uczysz się odpowiedzialności. Bierzesz odpowiedzialność za własne życie. Bierzesz odpowiedzialność za studiowanie, za egzaminy, za ściąganie, za wiedzę, którą tu zdobywasz, za podatki, za które płacą, żebyś mógł zdobyć tą wiedzę. Przenosisz się do Europy Zachodniej. Masz dzieciaka, który się wychował w Wielkiej Brytanii, który dostaje ogromne ilości funtów co tydzień, przeprowadza się do mieszkania, gra w online i co tydzień pracodawca wypłaca mu. Czy u niego życie między chłopak, który siedzi w domu, wypije coś, zabawi się ze znajomymi, pójdzie gdzieś od dorosłego mężczyzny, który ma wychować dzieci, postawę obywatelską, potrzeby społeczne, opiekować się kobietą, autorefleksją, radzeniem sobie z jej trudnym humorem? Kiedy on ma na to czas, jak ma rozliczenie co tydzień i praktycznie niczym się to nie różni. Siada przy komputerze w innym pokoju. Jedzenie się responuje przy talerzu, znaczy przy stole, żartobliwie mówiąc. To jest tragiczne, ale tak to wygląda. To znaczy pojawia się, mówiąc po polsku. Więc wskazuje na to, że odpowiedzialność z nas, obywateli, cały czas jest ściągana. Czy to jest przypadkowe? To nie jest przypadkowe. To jest umyślne, bo człowiek, który jest wolnomyślicielem, nie wiem, czy znacie takie pojęcie, wolnomyśliciel to jest człowiek, który właśnie zastanawia się nad własnym życiem, potrafi dochodzić do ciekawych wniosków, analitycznie myśleć. Często nazywa się go też humanistą. Człowiek, który płynie pod prąd, który nie przyjmuje tego, co zwykle statystyczny, zmanipulowany Polak przyjmuje. Więc wolnomyśliciel jest bardzo niebezpieczny. Człowiek, który ma własne zdanie, który ma własne wartości, żyje w rodzinie, gdzie czuje się kochany, który czuje się ważny, który przychodzi na świat i chce zdobywać ten świat, jest bardzo niebezpieczny, bo on nie pójdzie na festyn, bo on nie będzie tłukł kijem baseballowym drugiego człowieka, bo wie, że pójdzie za to do więzienia i że nie warto, bo są ciekawsze rzeczy w życiu. Więc człowiek, który myśli, który się zastanawia nad sobą, nad postawą, nad obowiązkiem, bierze na siebie odpowiedzialność, jest dużo bardziej krytyczny. Przeszliśmy przez PayPassa. Często Staszicowi się przypisuje te słowa.
czy ja mogę użyć jakichś autorytetów, żeby pokazać, że nie mówię wam wyssane z powietrza 26-letni chłop, co ledwo zrobił magistra inżyniera. No to weźmy Jana Zamoyskiego, to jest autorytet, jeśli trochę poczytacie. Zawsze takie rzeczy pospolite będą, jak i ich młodzieży chowanie. To cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej, założonej w 1600 roku przez Jana Zamoyskiego. Staszic sobie bardzo polubił ten tekst i używał. Dobrze, jak możemy sobie zatem... Uderzyłem was ileś razy siekierą, toporem i już leżycie wewnętrznie. Co zrobić? Jesteśmy w kraju, część z was się uśmiecha, że ja pływam, jeszcze mnie nie zatopiłeś, jeszcze sobie radzę. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. To pomagaj innym, żeby też wypływali. Jak mogę sobie poradzić z tym? Nie siedźcie, bo nie wysiedzicie pół godziny na krześle. No chyba, że challenge accepted, no dobra. Ale półgodzinny spacer. Wiecie, jeśli zacząłem czytać noblowską literaturę, zacząłem czytać Wiktora Hugo, którego serdecznie zapraszam, ciężka literatura, ale piękna. Jeśli skupimy się na innych noblistów, o najwyższe traktując jako, tak jak mówimy, czytajcie książki, które znaczą tyle, co Rubens i Rembrandt w malarstwie. To chyba najkrótsze zdanie mojego autorstwa, które może coś wnieść. Więc jeśli chodzi o spacer, to dużo daje. Idziesz na pół godziny na spacer i nie myślisz nad tym, co musisz zrobić w tym czasie, tylko idziesz i patrzysz. To te drzewa mają liście? To ja jestem w Warszawie? A jak ta ulica się nazywa? A od kogo może pochodzić ta ulica? To jest taki gościu jak Paderewski? Chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę. Okazuje się, że takie pół godziny to jest potężna broń wobec manipulacji społeczeństwem, które dostaliśmy jako doktoranci. Potężna. Ja widząc po sobie na przestrzeni 2 lat, kiedy zmuszam się na spacerki, choć teraz nie mam psa, bardzo z tego powodu cierpię, bardzo dużo dają. Pół godziny spacer, masz zły dzień, pożarłeś się z kimś, wyjdziesz na spacer, wychodzisz tą agresję i dochodzisz do wniosku, kurczę, moje życie jest piękne. Naprawdę. Jak Boga kocham. Drugi punkt. Lektura, jeszcze raz lektura. Cały czas wam o tym mówię. Nie lubicie czytać. No nie wiem, czy to jest kompromis, na który warto iść, ale lepszy ryc niż nic. Audiobooki. Jak już naprawdę nie możesz się zmusić, bo masz alergię na tekst i wysypkę, no to może twoje uszy nie mają wysypki. Może audiobook. Może to jest jakieś rozwiązanie. Może teraz audiobook, może cię wciągnie, może to, co ja powiedziałem, przemyślisz i może przeczytasz jakąś książkę. Chciałbym, żebyś przeczytał jakąś książkę. Zróbcie to dla mnie na święta. Pamiętnik życia wewnętrznego. To jest rzecz, którą dla mnie jest jakoś najbardziej intymna, z którą chcę wam się podzielić. Nie będę kartkował tak, że przeczytam wam coś z mojego życia prywatnego, ale chyba najcenniejsza rzecz kolejna z studiów historycznych i bardzo cierpię z tego powodu, że musiałem przerwać te studia, bo wiem, ile tam jeszcze można było wyciągnąć. Można było wyciągnąć niewyobrażalnie dużo, bo zwykle to byli starsi ludzie, którzy mieli ogromne doświadczenie życiowe, a ja się przebijałem przez formę prezentowania ich informacji, bo niesamowite rzeczy prowadzili. I profesor Łatak, bardzo, bardzo ostry wykładowca, bardzo krytyczny i robił się taki malutki, bo on sprawdzał kartkówki, wejściówki i na głos mówił czyjeś błędy bez nazwiska, więc jak ktoś się czerwienił, to było wiadomo, o kim mowa. Ale jeśli chodzi o profesora Łataka, bardzo szanuję tego człowieka, powiedział prowadzenie pamiętnika. No i co mówię moje pierwsze skojarzenia? Użyję wyrazu kolokwialnego, w ogóle nie powinien tak się użyć. Pedalskie, Boże, pamiętnik, ja? Prowadzić moje życie intymne, osobiste? Zaraz, co mi się kojarzy? Dziennik Bridget Jones. O nie, nie. Dobrze, pamiętnik. Pamiętnik jest jedną rzeczą z najbardziej niesamowitych rzeczy, które doszedłem w moim życiu. Prowadzę pamiętnik od 2012 roku. Kilka osób, w tym Pan Bóg, zmotywował mnie do tego, żeby zacząć to prowadzić i okazało się, że można przeanalizować wiele rzeczy, dokąd zmierzasz. Jak po pierwsze wyrobisz sobie charakter pisma, mi się to przyda, bo piszę pracę doktorską z tego, to jeszcze może udowodnić, że coś skampiliście, ale jeśli chodzi o pamiętnik, to żyjesz czymś, dążysz do czegoś, mówisz, że chcesz być skrzypkiem, nie stać cię teraz, ale za pół miesiąca jest ci smutno i piszesz, że chcesz być skrzypkiem. Ja nie chcę być skrzypkiem. Za 2 lata znów piszesz, że chcesz być skrzypkiem. I ktoś ci mówi, wiesz co, chodź na Legię, no, chodź, idziemy na mysz, fajnie jest. A ty, no trudno, no, nie będę używał wyrazów wulgarnych, dobra, idę.
Chodzi mi o to wypieranie i ta indoktrynacja. Wypieranie własnych marzeń, bo robimy to, żeby mieć 10 lat doświadczenia w programowaniu w 10 językach, prawo jazdy kategorii B, wszystko i robicie, nie żyjemy dniem codziennym, nie zastanawiamy się nad tym, co dzisiaj mamy, że mogę widzieć wasze buzie, oczy i że możemy tu siedzieć, tylko mówię, będę żył za 10 lat, jak będę miał 10 lat doświadczenia, pracę magisterską, kupię mieszkanie na raty 30 lat i jakoś to będzie. Tu żyjesz, tu, dzisiaj, teraz, tu jest dzisiaj twoje życie. Jutro może coś rąbnąć, możesz umrzeć, naprawdę, choć to ciężko sobie wyobrazić, bo mamy mało lat. Może się tak wydarzyć i to, co dzisiaj przeżyłeś, to jest wszystko. Jak jesteś niewierzący, no już w ogóle, teoria Pascala, nie? To czas skończony, skalarny, zmierza do nieskończoności. To wyciągaj z tego życia ateisto tyle, ile się da. A jak jesteś wierzący, to pracujesz na wieczność. To zatem życie doczesne zmierza do minimum, z limesów do zera, bo potem mamy życie wieczne. Ale jakie życie wieczne będzie takie, jak to, co zapracowałeś tutaj? Więc w nawiasie, żyj, walcz o życie codzienne. Więc jeśli chodzi o ten pamiętnik, zacząłem to prowadzić jako ścisłowiec z klapkami na oczy, który uważał, że jest najmądrzejszy na świecie i będzie wybitnym grafikiem bez programowania. To nie przypadkiem o tym mówiłem. Zacząłem prowadzić pamiętnik i zacząłem konfrontować i mówić człowiekowi, który zapisał to 10 razy coś, jest nierealne. Ty wiesz, gdzie idziesz. Ty mówisz, że chcesz być skrzypkiem, a ktoś mówi, że ty masz być perkusistą. I mówisz, nie, ja chcę być skrzypkiem. Nie zapiszesz tego, nie usiądziesz ze sobą, nie posiedzisz sam ze sobą i zadajesz sobie pytanie, kurczę, a może on ma rację? Może jednak powinienem być perkusistą? Myślę, że zdajecie sobie sprawę, że to, co zostało zapisane, w ogóle utrwalacie wiele rzeczy, zapamiętujecie, zapisujecie w pamiętniku rzeczy, które są dla was wyjątkowe. Wyjątkowe wartości. Pracujecie nad sobą, rozwijacie się, nie robicie nic, marniejecie, cofacie się do tyłu. Jesteście pokoleniem magistrów w przyszłości, który jeśli nie przepracuje do 26 roku życia samym sobą, to tak całe życie będzie wyglądać. Tak jak dzisiaj, teraz. Jak ci się podoba, to fajnie. Bo mi moje jeszcze chciałbym, żeby było fajniejsze. Lecimy dalej. Nowy model państwa. To, co powiedziałem, konsumpcjonizm. Kiedyś mieliśmy wieszczów. Będę ci trzymał się kurczowo tego Mickiewicza. Mickiewicz, będę się trzymał Miłosza. Weźcie, jeśli nie znacie, wiersz Miłosza, czytając zwrotkowo hymn dla Stalina, czytając kolumnowo hymn dla Polski i upadek dla Związku Radzieckiego. Zapiszcie. Dla kogoś, kto tego nie zna, podzielcie się tym. Szczęka opada. To są ludzie, którzy walczyli, którzy ryzykowali własnym życiem, a dzisiaj mi się nie chce iść głosować. Dlaczego? Będziemy o tym mówić. Były autorytety, które ryzykowały zdrowiem, godnością, wartościami, szczęściem, starością. Co zrobił Sokrates? Sokrates, mając chyba 83 lata, nie chcę wydaje mi się, że naprawdę był już dalej niż bliżej, więc co zrobił? Pod koniec życia wypił cykutę, jeśli wiecie lub nie, to była trucizna, dlatego że to, co on mówił, było sprzeczne z tym, z obyczajami, które panowały w Grecji i okupacji rzymskiej, jeśli nie popełniłem błędu. I co powiedział Lex, nie pamiętam po łacinie, niestety bym poszpanował, ale nie pamiętam, więc powiem po polsku, twarde prawo, ale prawo. Właśnie, to wy poszpanowaliście. Więc co zrobił i wypił? I jaki jest rozmowa, kto był uczniem Platon, tak? Sokratesa był Platon, a Platona Arystoteles, a Arystoteles był nauczycielem Aleksandra Wielkiego. Aleksander Wielki trochę w życiu złupił, więc filozofii nie są tacy słabi, nie? To można o tym troszkę pomyśleć, ale zróbmy w tym, nie, dygresja dygresją, wróćmy do Sokratesa. Sokrates wiedział, że jest u schyłku życiu, przeżył, miał jakieś wartości, miał swoją chodzącą akademię, bo po nim nie zostało żadnych zapisków. To dopiero Platon założył swoją uczelnię, która przetrwała 1300 lat. To jest moc. Jak dla mnie dydaktyka, 1300 lat to jest całkiem niezły wynik. Więc jeśli chodzi jeszcze w ręce Sokratesa, zrezygnował z kilku lat życia, żeby nie stracić tych wartości. No i teraz popatrzmy współcześnie. Jeśli odciążamy obywatela od odpowiedzialności, karmimy go tak zwanym syndromem świętego spokoju, o którym jeszcze będę mówił,
Jeśli zamienia się on w nastolatka, w niedorosłego człowieka, który godzi się na wszystko, szef mówi, nie będziesz wracał do domu, będziesz siedział 12 godzin, a potem jeszcze wyślę cię na wyjazd integracyjny, żebyś zdradził żonę, żeby w ogóle twoje więzi w domu były na nic warte, żebyś siedział 12 godzin i żebyście się rozeszli, bo jak się rozejdziecie, to będziecie lepszymi konsumentami, bo będą dwa gospodarstwa. Ja wiem, mówię teraz specjalnie krytycznie, ale żebyście zwrócili, że takie mechanizmy istnieją. Czy to jest straszne? Jak chodziłem do liceum, to było dużo, jest powiedziane, że 200 razy zmniejszyła się ilość wolontariuszy zajmujących się ludźmi niepełnosprawnymi do 2014 roku, jak ja chodziłem do liceum. 200 razy. Jak ja chodziłem do liceum, to z każdej klasy było 5-6 osób, a teraz z jednej klasy, jak się znajdzie jedna osoba, to jest sukces. Ja się miałem tą przyjemność zajmować się przez chwilkę dziećmi niepełnosprawnymi, choć nie wynikało to z mojej szlachetności, a po prostu tak się złożyło, poszedłem i dużo mnie to nauczyło. W każdym razie, więc fundacje umierają, autorytety umierają. Nie ma już ludzi, którzy będą ryzykować własną godnością pieniędzmi, gdzie pieniądze są jedyną wartością. To nie jest powiedziane, że wszyscy. Ja mówię o tendencji. Jeśli popatrzymy, ja się tutaj przyczepię pewnego człowieka, który nie znam nazwiska. Wydaje mi się, że Karolak, ale mogę się mylić. Chodzi o szefa teatru, który gra w Rodzince. Jestem tatą w Rodzince, rodzinka.pl. Wypowiedzi tego człowieka po prostu powodują, że w związku z tym, że uważam się za humanistę, to ręki na niego nie podniosę, ale gdybym był 6-7 lat temu z wiadomości, które posiadałem, a nie byłem tak tolerancyjny, to bym tego pana po prostu obił. To jest człowiek, który jest szefem teatru, który powinien być autorytetem, a używa swojego autorytetu do promowania antywartości. Sam serial jest całkiem zabawny i fajnie zrobiony, do niego aż tak się nie przyczepię, ale jeśli poczytacie jego wypowiedzi, jak korzysta na tym, kim się stał i jak wykorzystuje i gdzie jest jego odpowiedzialność za społeczeństwo, to jest żenada. Więc patriotyzm, altruizm, niepatrzenie na siebie. Konsumpcjonizm to jest skierowanie na siebie, tylko ja żyję sam. A dlaczego? Bo się nie rozwijam, bo nie ma autorefleksji, to się nie zastanawiam, jak to żyje wokół. To się wszystko ze sobą składa. Widzicie, jak to jest powiązane, jak węzeł gordyjski. Dobrze, państwo, pracownik. 8 godzin roboty, po 8 godzinach, fajrant, nic mnie nie interesuje. Dobra, są wybory, nic się nie zmieni. W ogóle nie ma w ogóle kandydata, wszyscy kłamią, nic się nie zmieni, dzień świra. Zrzucam z siebie odpowiedzialność i państwu to bardzo pasuje, że przechodzą ustawy, które nam nie pasują. Cofam się do któregoś slajdu wcześniej, w którym było powiedziane, a przejdzie i tak się nie stanie. Dobra, to jakoś to będzie. Inicjatywa obywatelska, nie będę czegoś podpisywał, bo mi spam będą wysyłać na maila. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że mamy 10 na nie, niż żeby coś zrobić, żeby nie zająć się sobą. Posiłkuję się słowami świętej Teresy. Jeśli mogę też rzucić teraz błędem, bo to świeża myśl, która teraz przyszła. Jak jestem głodny, a miłości, jak nie mam do kogo się odezwać, to Boże, daj mi tych ludzi, którzy tego im najbardziej brakuje, to się nimi zaopiekuję. Czyli na podstawie swoich braków, w czyich brakach znajduję w tym ukojenie. To naprawdę działa. Dobrze, lecimy tak. Dalej, czyli państwo odciąża nas z obowiązków, już nic nie musisz robić, fajrant, tam te, w ogóle te wybory to jest jakiś pies mordelizał. Więc zwróćcie uwagę, że tak to wygląda i teraz tak, krzywda i cierpienie. Jeśli ja wam mówię, że cierpienie jest wartościowe, że siedzicie na tym krześle, się wiercicie, że idziecie na spacer, że wam jest źle i siedzenie ze sobą, kiedy wam jest źle, okaże się, że jest jedną z najcenniejszych rzeczy w waszym życiu. Naprawdę. To jest moje doświadczenie i z roku na rok zdaję sobie sprawę, że naprawdę cierpienie kształtuje, jak posąg, który jest bity po prostu dłutem. I jesteście coraz bardziej wartościowi. Człowiek, który umie sobie radzić cierpienie, jest odporny na wywrócenie równowagi. Kogo cenicie? Kogo szanujecie? Człowieka, którego nie da się sprowokować. Jak kobiety? Jaki jest ideał mężczyzny? Ideał mężczyzny to jest taki, który jest ostoją, który jest dębem, który jest skałą. Nie skałą, że jest twardy. Twardy w takim sensie, że można z nim porozmawiać, że cię rozumie i że nie jest agresywny, jest łagodny, gentleman. Tak? Czyli szanujemy i ludzie, którzy wzbudzają nas szacunek, to są ludzie łagodni. Możesz być bokserem, możesz być łagodny. Saleta ma bardzo pozytywną aparycję, pozytywny, wzbudza taki swój imaż. Ja nie przyczepiam się do jego osobistego życia, bo tak bym musiał mówić do was do rana.
ale są ludzie, którzy wzbudzają w nas estetycznie szacunek. Ten szacunek wynika z tego, że nie umiecie zdać się sprowokować i stracić panowania nad sobą. To jest to, co powoduje, że tych ludzi szanujecie. Jeśli jest człowiek, który na was krzyczy, nie wzbudza poczucia bezpieczeństwa, no dobrze, jest cierpienie. O, jak trudno siedzieć sam ze sobą, do tego już doszliśmy. Teraz, czy gdybyśmy mieli spytać, to rzucam hasło w powietrze, ale tak wydaje mi się, że mam rację. Problem eutanazji nie polega na tym, że człowiek cierpi, czasem też, są leki i tak dalej, czasem jest ból niewyobrażalny, tak. Zgadza się. Problem eutanazji nie polega na samotności i cierpieniu, tylko na osamotnieniu. Ludzie, którzy są za eutanazją, to są ludzie, którzy są osamotnieni. Bliscy o nich zapomnieli i ich zżera osamotnienie, brak miłości. Ból wewnętrzny, cierpienie, nie fizyczny, często jest powodem do chęci ukrócenia tego cierpienia. I teraz jak ma się do tego eutanazja? Eutanazja ma się właśnie do tego tak, że cierpienie jest bardzo trudnym produktem do sprzedania. Jeśli wszystko z modelem kupno-sprzedaży, to eutanazja i aborcja jest bardzo trudnym produktem do sprzedania. Jeśli masz kobietę, która walczy o swoje wartości, jest wstrzemięźliwa seksualnie, dlatego że walczy o to, żeby w przyszłości, przepraszam za ten kolokwializm, to nie chodzi o tą kobietę, ale to dosyć mocno teraz pokażę, o co mi chodzi. Ma licznik jak taksówka, bo to obowiązuje tak samo mężczyzn. Jeśli chcesz w przyszłości mieć cudowny związek, to zastanów się, czy chciałbyś, żeby twoja partnerka spała z 100 mężczyznami. Weźmy statystykę matematyczną. Jest 1/100, że jesteś najlepszy. Masz kobietę, odwróć to w drugą stronę. Podoba ci się ten model? No chyba intuicyjnie nie, coś jest nie tak. Czyli komu będzie zależało na antykoncepcji? Na człowiekowi, który nie przeszedł autorefleksji, który zagłuszył sumienie. Nie chodzi o katolickie sumienie, o sumienie, czyli swoje decyzje dobra i zła. Czy ja nie muszę być katolikiem, żeby zdecydować, że jak jestem kibicem i tłukę drugiego człowieka, to jest złe. Jeśli obmawiam koleżankę i niszczę czyjeś PR, mówiąc współcześnie, że to jest złe. Więc masz współcześnie człowieka, który zagłusza wyrzuty sumienia, słucha muzyki, nie zastanawia się nad czym, że go słucha, bo to już jest produkt, to jest skomercjalizowane. Czyta, jeśli w ogóle coś czyta, to czyta szmiry, mówiąc brzydko. Dlatego mówię, będzie mój język coraz bardziej agresywny i ma pragnienie miłości, a jest tak pozbawione dotyku życie współczesnego człowieka, że tak jak powiedziałem, ja bym oparł się o studenta, to by za chwilę była akcja, że jestem zboczeńcem. Czy to nie jest paranoja? Czy nie jest paranoją, że człowiek, który jest życzliwy, kumpel? Zwróćcie uwagę, że jeśli patrzy się na dobre hollywoodzkie filmy, Forrest Gump i wcześniejsze, tam się zdarzały sytuacje, gdzie i inne, Dziki Zachód, Dziki Wschód i w ogóle, gdzie mamy kowbojów, którzy dwóch facetów potrafi na trzeźwo oprzeć się i wracać z rancza, bo odwaliśmy kawał dobrej roboty. Zobacz dzisiaj współcześnie dwóch facetów, którzy nie są, uchodzą za homoseksualistów i którzy idą ramię w ramię, bo to jest mój bliźni, brat, etymologia, blizna, blisko. Tego już nie ma. No i co ma zrobić współczesny mężczyzna? Nie tylko, tylko przyczepiam się do mężczyzny. Nikogo nie dotknie, do rodziców się nie da dotknąć, żadnej kobiety nie dotknie, jeśli nie jest w związku, ma łaknienie miłości, jest niewychowany, nie ma wartości, no to jeszcze brakuje tylko i już mamy gotowy produkt. Czy nie znacie ludzi, którzy w ten sposób żyją? Bo mi się wydaje, że znacie, bo ja znam takich ludzi. Znam takich ludzi, którzy na weekend idą na imprezę i nawet już jest tak spłycone wnętrze człowieka, że mogę ubrać żółtą opaskę, że dzisiaj chcę się zabawić. Niebieską, jak przyszedłem potańczyć, a czerwoną, jak jestem zajęty. Do jakich par absurdów doszliśmy, żeby coś, co dla was, wierzę w to, że tak jest, bo dla mnie życie intymne jest piękne, jest cudowne, to jest kwintesencja. Poprę się Biblią. Pierwsze słowa Boga do ludzi, którzy wychodzą z raju po grzechu pierworodnym. Módlcie się i kochajcie. Nie. Mnóżcie się, drodzy Państwo. Mnóżcie się. Uprawiajcie seks. Kochajcie się. To są pierwsze słowa. Jeśli nie chcecie Boga, to traktujcie to jako prawidło ludowe. Czyli czy to jest coś złego? Nie. Ja próbuję wskazać, pokazać, że wiele rzeczy zostało absurdalnie spłyconych do fast foodu.
Kiedy pragniemy, wierzę w to, że pragniecie prawdziwej relacji, monogamii, jak nie, proszę bardzo, ja ci nie zabraniam. Nie ma problemu, żyj jak chcesz. Ja wskazuję, że być może jest w twoim sercu tęsknota do pojedynczego partnera, z którym chciałbyś przeżyć całe życie. Trochę trudno, jak się patrzy, że rodzice się rozwodzą, sąsiadów wszystkich dookoła, małżeństwa się rozpadają. Czemu? Bo nie wiedzą tego. To nie chodzi o to, że ja wiem, ja się podzieliłem, ale nie wszyscy mają dostępu do tego. Chyba się z tym zgodzicie, że jeszcze nikt na studiach wam o tym nie powiedział. Więc dlatego tak uderzam w ten seks, dlatego o tym mówię, jestem panem od seksu. Ale żeby wam pokazać, że seks jest niesamowicie piękny, a można człowieka pozbawionego miłości spłycić do zwierzęcia, który nazwie to miłością. Są słowa Pawlukiewicza, genialne słowa. W języku polskim, polski jest takim bardzo niewygodnym słowem. Grecy pięknie dzielili miłość na cztery wyrazy. Była miłość ofiarna, przyjaźń, erotyczna. Będzie czas, to jeszcze do tego wrócę. A Polsce mówi się kocham cię. Gwałciciel kochał się z 16-latką w krzakach. To on ją kochał czy gwałcił? Bo tak w sumie można tak powiedzieć, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale dochodzimy do paradoksu, gdzie język jest wykorzystywany w najgorszy sposób jak można. I słyszymy to coraz częściej na Onecie i na innych miejscach, gdzie to jest umyślnie w ten sposób sprowadzane. Umyślnie to jest spłycane. Więc uderzam w wasz humanos, uderzam w waszą wiarę w człowieka. Uderzam w to, że wierzę, że chcecie żyć inaczej. To nie oznacza, że wszystko trzeba rzucić i tak dalej, bo zwykle to nic nie daje. Chcę, żebyście wyrobili choć troszkę krytycyzmu do tego. Więc tak jak mówię, aborcja. Aborcja jest dla kogo? To jest konsekwencja czego? Jeśli popatrzymy przez całą starożytność, nie zrobiłem tej skali, ale jeśli byśmy rozpisali strzałkę świata i weźmy sobie za IV wiek przed naszą erą. Przed naszą erą. To w ogóle jest komunistyczne, bo było wszędzie jest BC albo AC. Przed Chrystusem, po Chrystusie. Jesteśmy komunistycznym krajem po Związku Radzieckim. Zastanówcie się na tym. Brytyjczycy mówią BC, a my mówimy ateistycznie przed naszą erą. To też jest paradoks, też nam to pokazano na historii. I widzicie, takich cudeniek jest miliony. I teraz tak, mamy IV wiek przed naszą erą. W tym kierunku. Co było największym bogactwem, co było największym horrorem tamtych ludzi, którzy żyli? Abstrahując o emeryturach i tak dalej, ale chodzi o największym błogosławieństwem było dziecko. Umiecie sobie wyobrazić? Droga Panie, jeśli teraz masz świadomość, że możesz paść, drogi Panie, jeśli uprawiasz seks i możesz paść, to pomyśl sobie, że płakałbyś ze szczęścia w tym miejscu. A jak jest dzisiaj? Mamy 2014. Płakałbyś z przerażenia. Bo nie jesteś gotowy na to. Nie będziemy tutaj wnikać, że było 12 lat, 16. Nie chodzi o wiek. Bo tamci ludzie byli 100 razy bardziej dojrzali niż nas. Niż my. Przecież w XIX wieku ludzie po gimnazjum znali większość rzeczy, które wam tu przedstawiłem. Musieli siedzieć ze sobą, bo muzyki nie było. Więc ich autorefleksja i życie było dużo bogatsze. Człowiek staje się coraz bardziej płytki. No dobra, co? I lecimy dalej. Do którego miejsca największym bogactwem jest dziecko? Mamy gdzieś tam romantyzm, barok, gdzie to tam viva libido, teraz jest cudownie, będziemy wszystkich zdradzać, będzie super. To jest jeden epizod, tu jeden taki, o. Lecimy dalej do II wojny światowej. Do II wojny światowej 1945 i później jeszcze dziecko jest w centrum świata. Potem mamy rewolucję seksualną, Francuzi, znów viva libido i lecimy dalej, tak? Co jest tutaj bardzo ważne z tym dzieckiem, bo teraz troszkę muszę popatrzeć, co tutaj mam. Aborcja. No dobrze, mieliśmy mężczyznę, który nie ma do kogo się przytulić. Weźmy kobietę. Kobieta, która jest sama, nie wiem, może ma nadwagę, może ma problem z hormonami, może ma problem z znalezieniem partnera i sama przed sobą potrafi stać w prawdzie, że jest sama, a nie jest singlem. Koleżanko mówi, że jest singlem. No, to nie problem, bo nie każdy jest tak twardy i silny. Mamy różną wrażliwość, różne problemy. No, z domu niesiemy ciężar doświadczeń i tak dalej. Dobrze. No i teraz taka kobieta pragnie miłości. Cały świat mówi, że seks to jest miłość i to jest w ogóle. Więc ona będzie szukać, jeśli jest
prezerwatywa, antykoncepcja, tabletka, ingerencja w gospodarkę hormonalną, to już wiecie chyba. Poczytajcie troszkę, że to jest totalny samobój. W każdym razie, no dobrze, no jak to się stało, że kiedyś dziecko było w centrum? No tak, no bo jak żyjemy w świecie konsumpcyjnym, gdzie liczy się kobieta, która ma dziecko, jest bardzo trudna do zmanipulowania. Ona nie pójdzie dodatkowo do pracy, jak dziecko będzie płakać. Ona nie da krzywdy zrobić swojemu dziecku, bo instynkt macierzyński jest tak silny, że ona jest w stanie się dać poćwiartować za to dziecko. Opowiadałem wam historię o facecie, którego przygniotł samochód. Doskonale o tym wiemy i bez względu jakich macie rodziców, mam nadzieję, że się taka sytuacja patologiczna nie wydarzyła, wasi rodzice, w większości przypadków matki, dałyby się na miejscu, tu, gdyby powiedziane, że ktoś was ma zrobić krzywdę, dałyby się poćwiartować na miejscu. Uzmysłówcie sobie, bez względu czy piliście sztuczne mleko, bo ja piłem, jak byłem już starszy, sztuczne mleko, bo moja mama straciła pokarm. Wasza mama, chwila refleksji, karmiła was własną piersią. Skup się teraz na tym. To było wewnątrz niej. Ona czuła, jak dzieliła się czymś, co było wewnątrz jej organizmu. Ona cię urodziła. Ona przeżywała emocje z tobą. Ty kopałeś swoją mamę w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Twoja mama cię karmiła, tuliła przy piersi i tak dalej. Miłość, dotyk. Popatrzcie na zdjęcia Jana Pawła II, jak wyglądają ludzie, kiedy się z nim spotykają. Co dotyk, który nie ma absolutnie nic wspólnego z seksualnością, jak działa na człowieka? Pozbawiliśmy człowieka takiego neutralnego dotyku. To już sobie udowodniliśmy i powiedzieliśmy, że jedynym miejscem to miłość to jest seks. Ale seks niedobrze zrozumiany. Czy jeśli jestem na coś niegotowy, jeśli jestem niegotowy na dziecko, to uprawiam seks? To teraz w dwie strony. Jak nie mam prawa jazdy, to jeżdżę autem? No tak, bo jest przyjemnie. Ale jak jest przyjemnie, to jest konsekwencja. Jak jest konsekwencja, to jest aborcja. Czy aborcja zatem, prawo do aborcji, o co chodzi? Nie wchodzimy tutaj o taką skrajną sytuację gwałtu, bo to jest inna sytuacja. Ja mówię o standardowej sytuacji. Jesteś na drugim, trzecim, piątym roku studiów, nie masz pieniędzy, mieszkania, rodzice nie zarabiają, nie kupisz mieszkania. Wszystko jest w totalnej rozwałce. Wpadasz. I co teraz? Współczesny świat podpowiada aborcję, bo rozwiązuje problem, bo znów możesz pracować, działać i tak dalej. Już nie chcę nawet wchodzić, poczytajcie, drodzy Państwo, o syndromie postaborcyjnym. To już jest totalny horror. No dobrze, czyli w rzeczywistości aborcja to jest brak odpowiedzialności za własne życie. Znów ściągają z was odpowiedzialność za to, co macie. Ja wiem, to są trudne słowa i jestem świadom, że ktoś by już we mnie czymś tu rzucił, bo one są naprawdę bardzo ciężkie, ale uzmysłów sobie, że prawo do seksu, seks jest do prokreacji. Czy to ma umniejszać rozrodczość? Nie. Czy to może być przy tym? Tak. Kobieta po okresie przekwitania ma, jeśli przeczytacie książkę Wisłockiej Sztuka Kochania, bardzo dobra książka, komunistyczna, ale dobra, to mniej więcej tak, krzywa seksualna mężczyzny spada tak, do 40 i potem oglądamy Waltera, że zejdź ze mnie, z Achmedem, bardzo dobry sketch, a krzywa kobiety jest na odwrót. Taki sobie, taki żarcik, że kobieta zaczyna się rozkręcać po 40, a facet do 40. Kobieta już po 40 nie może mieć dzieci po przekwitaniu, a ona ma ochotę. Czyli można uprawiać seks, jeśli patrzymy tylko na genetykę. Czy ja mam coś przeciwko do ściągania przyjemności ze seksu? Nie. Jeszcze ci się znudzi. Mi też się znudzi. Więc tutaj na to naciskam, żeby pokazać, że jeśli ściągnie się z was odpowiedzialność życia, odpowiedzialność za to, co masz, jesteś facetem, no i dobrze, uprawiasz seks, wygodna, prosta relacja, otwarty związek, wszystko fajnie, kocia łapa. No i co? I teraz ona wpada i ty teraz widzisz koniec wolności. Będzie trzeba się przeprowadzić, nie wiem, może nie zdążę zrobić tych studiów, albo będzie trzeba przenieść się na zaoczne i tak dalej. A co to jest? To jest po prostu brak odpowiedzialności. Przetłumacz to na samochód, że jechałeś autem bez prawa jazdy i rąbnąłeś w kogoś. To jest po prostu konsekwencja. O co może mi tu chodzić? Chodzi o koncerty. To są koncerty. To jest bardzo bolesne, bo ja lubię dużo genialnych wykonawców. Teraz tak, macie następne zajęcia, czy jeszcze mam do was mówić? Ile jeszcze mi dajecie czasu? Mało? 5 minut mi jeszcze dacie? Dobrze, 5 minut. To są koncerty. Spotykamy się na żer, najedliśmy się, usłyszeliśmy to, co chcieliśmy usłyszeć i wracamy do domu. To jest festyn.
Przychodziliśmy, kupiliśmy sobie pajdę chleba, wypiliśmy sobie oktoberfestowe piwko, mamy szelki Bawarczyka, wracamy do domu. Idziemy na mecz Legii. Uczepiłem się Legii, bo jesteśmy w Warszawie. Przyszliśmy, obejrzeliśmy, najedliśmy się, wracamy. Chleba i igrzysk, nic nowego. Więc tu chodzi głównie o to, za poparcie tej tezy, że czy relacje, które nawiązujesz na festynie są trwałe? Nie. Relacje trwałe są zwykle w miejscach, w którym nie jesteś skupiony na swojej potrzebie. A żeby wyjść z swojej potrzeby, to trzeba się skupić na innych. Zwykle to są fundacje, duszpasterstwo, harcerstwo i różne inne inicjatywy literackie, które wskazują na to, że nie jesteś skupiony na sobie. Dopiero w momencie, kiedy wychodzisz z siebie, nie skupiasz się na sobie, to świat ci się staje otworem przed tobą. To oczywiście jest złośliwy kwejk, zawsze mi się przypomina. Pesymiści mówią, znaczy optymiści mówią super, a pesymiści mówią, wiemy jaki to otwór. No, więc celem roju konsumentów jest konsumowanie. Nie ma liderów, nie ma ludzi, którzy bierze za to odpowiedzialności. Jesteśmy chmarą, każdy chwyci to, co może. Najadł się i do domu. No i Fundacja Homoseksualistów. Homoseksualiści walczą o swoje prawa. Czy kto z kim, to nie jest istotne, tylko jak. I jeśli jak, to nie jestem skupiony na sobie, a na społeczeństwie, na odpowiedzialności za społeczeństwo. Więc tu już widać, że odpowiedź na zadane to pytanie mówi, że coś się dzieje. No i nie powiem wam wszystkiego, no już muszę kończyć. Więc albo to chyba jest taki, no to na tym skończę, bo czas się już skończył. Przemysł pogardy. Chciałbym, żebyście dzisiaj nad jedną rzeczą jeszcze się zastanowili. Zastanowili się nad tym, dlaczego go nienawidzicie. Dlaczego nienawidzicie PiSu? Dlaczego PO jest wam obojętne? To jest tak zwany syndrom świętego spokoju. Ja wiem, że są ludzie, którzy robią coś więcej. Ja mówię o tym, co jest w TVN-ie, w TV1, TV2. Oglądacie to, przyjmujemy to za siebie. Gdybyście mieli wziąć, rozpisać... Ja kiedyś bardzo mocno byłem apodyktyczny wobec Kaczyńskich. Dzisiaj tak nie jest, dlatego że zacząłem czytać i dowiedziałem się, że to wszystko nie wygląda tak, jak wyglądało. I teraz, gdybym miał wziąć kartkę A4, to bym napisał: Kaczyński ma zły akcent, białe jest białe, czarne jest czarne. Kaczyński dostał kanapki od żony do samolotu i tak dalej. Chodzi o to, że to są rzeczy, które się pokazuje w telewizji. A jakby się okazało, że ten człowiek walczył w opozycji, w Solidarności, zrobił Muzeum Powstania Warszawskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli robisz coś pod prąd i starasz się pomóc innym ludziom, to znajdzie się 10 takich, którzy będą ci przeszkadzać za to, że płyniesz inaczej niż reszta, bo to jest niewygodne. Ta książka o tym mówi. Nie każę wam jej przeczytać, wskazuje tylko znów drogowskaz, że to, co wokół was się dzieje, bo mógłbym o tym dużo więcej powiedzieć, ale mi się już nie uda, bo czas się skończył. Przemysł pogardy, czyli podejdźcie krytycznie do telewizji, jaką czytacie, prasy, którą czytacie, i zwróćcie uwagę, że jest właśnie prasa nienawiści. No dobrze, drodzy państwo, minuta po. Dziękuję wam bardzo, że przybyliście. Niestety materiału jest dużo więcej. Jak widzicie, rozrosło się, a ja się zacząłem akcentować niektóre rzeczy. Więc bardzo dziękuję wam, że przybyliście tak licznie na ten wykład. Życzę wam zatem szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, żeby ta sesja dla was była łaskawa, żeby dużo z was nie odpadło. Może jak Bóg da, to się spotkamy jeszcze na następnych zajęciach, bo prowadzę tu kilka różnych zajęć. Bardzo wam dziękuję. No i szczęśliwego nowego roku. To chyba wszystko.